Amen. Geschwister, freuen uns, dass wir wieder bei euch sein können. Przez Pana, umiłowani bracia i siostry, cieszymy się, że znowu możemy być wśród was. Wir haben ja zusammen uns dem ersten Korintherbrief zugewandt. Razem rozważamy pierwszy list do Koryntian. Und stehen jetzt 1. Korinther 15. I obecnie znajdujemy się w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15. Wir lesen die Verse 1. Korinther 15, Vers 1 bis 19. I przeczytamy wersety z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, od 1 do 19 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, od 1 do 19 wiersza. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a na końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak uwierzyliście. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Paulus war anderthalb Jahre in Korinth. Paweł był półtora roku w Koryncie. Der hatte die Bemühungen gesegnet. I pobłogosławił ich wysiłki. Es waren viele Menschen zum Glauben gekommen. Pan pobłogosławił jego wysiłki i wielu ludzi przyszło tam do wiary. Es war eine Versammlung entstanden. I powstało tam zgromadzenie. Paulus musste weiterziehen. I Paweł musiał ruszać dalej w podróż. Und da kam eine gewisse Unordnung auf. I nastał, czy powstał pewien nieporządek w tym zgromadzeniu w Koryncie. Wir lesen 1. Korinther 5 von sittlich-moralischer Unordnung. W pierwszym liście do Koryntian w 5. rozdziale czytaliśmy o niemoralnym nieporządku, jaki tam panował. Wir lesen 1. Korinther 11 von kirchlicher Unordnung in Verbindung mit dem Tisch des Herrn, mit dem Mahl des Herrn. I w 1. do Koryntian w 11. rozdziale czytamy również o tym kościelnym lub zgromadzeniowym nieporządku, który dotyczył również stołu pańskiego i wieczerzy pańskiej. Und hier in unserem Kapitel ist wieder ein neues Thema.
A w tym rozdziale, który teraz czytamy, w 15 rozdziale, jest kolejny nowy temat. Anders war die Aussage gewissermaßen in Vers 12. Tak jak to jest napisane w rozdziale, w wersecie 12. Einige unter ihnen sagten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Niektórzy między nimi mówili, że zmartwychwstania nie ma. Ist das damals ein neues Thema gewesen? Czy to był nowy temat? Nein, es ist kein neues Thema gewesen. Nie, to nie był nowy temat. Wir lesen mal Apostelgeschichte 23. Przeczytajmy w Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale. Wir lesen Vers 8. Werset 8. Apostolskie, Dzieje Apostolskie 23:8. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Das war eine religiöse Gruppe. Die Sadduceer waren eine religiöse Gruppe. Saduceusze to była taka grupa religijnych ludzi. Die glaubten nicht an die Auferstehung. Którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Glaubten auch nicht an Engel. Nawet nie wierzyli w aniołów. Sie glaubten auch nicht an Geist. I nie wierzyli nawet w duchy. Und trotzdem wollten sie eine religiöse Gruppe sein. A pomimo to chcieli być religijną, podporządkowaną pod sprawy wiary grupą. Man fragt sich, was bleibt da noch über von der Bibel. I można zapytać się, co tam w ogóle między nimi jeszcze zostało z Biblii, skoro oni to wszystko odrzucili. Die Pharisäer war eine andere religiöse Gruppe. A faryzeusze to była druga religijna grupa. Sie haben das Wort Gottes noch festgehalten. I oni jeszcze trzymali się Słowa Bożego. Nach außen hin. Ale tylko zewnętrznie. Aber nicht in ihrem Herzen. Ale w sercach już nie. Sie hatten keine Lebensbeziehung zu dem großen Gott. Nie mieli takiego życiowego połączenia, takiej żywej społeczności z Bogiem. Sie haben nie gesagt, o Gott sei mir dem Sünder gnädig. Nigdy nie powiedzieli, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nur indem man seine Sünden bekennt, kriegt man eine Beziehung zu Gott. Bo dopiero kiedy się wyznaje swoje grzechy, dopiero wtedy można mieć społeczność z Bogiem. Es ist einfach wichtig, dass wir daran denken, dass wir unseren Verstand in den Grenzen halten, die das Wort Gottes vorgibt. To jest bardzo ważne, musimy pamiętać o tym, żeby nasz rozum trzymać w ryzach, okiełznać go w tych granicach, w których nam pozwala Słowo Boże. Auch heute wird in den Schulen oft gelehrt, es gibt keine leibliche Auferstehung. I dzisiaj w szkole może być uczone, że nie istnieje cielesne zmartwychwstanie. Leibliche Auferstehung. No. Wir können manche Prozesse nicht mit unserem Verstand erklären. I niektórych procesów nie jesteśmy w stanie wyjaśnić naszym rozumem. In dem ersten Lied haben wir dreimal von Wundern gesprochen. In dem ersten Lied haben wir dreimal von Wundern gesprochen. W pierwszej pieśni śpiewaliśmy trzy razy o cudach. Die Wunder gibt es noch. I cuda zdarzają się, są jeszcze i dzisiaj. Das sind Prozesse, die wir nicht erklären können, die übernatürlich sind. Są to jakieś procesy, które są niewyjaśnialne, są ponadnaturalne. Hier geht es um Auferstehung. I w tym momencie chodziło o zmartwychwstanie. Können wir denn erklären, wie ein Kind sich heranbildet im Mutterleib? Natomiast czy my jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, jak to się dzieje, że dziecko rodzi się, powstaje w łonie matki? Können wir nicht erklären. A później się rodzi? Das sind Prozesse, die laufen. Die sind über unserem Verstand angeordnet. Tego nie możemy do końca wyjaśnić i powstania nowego życia nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć naszym rozumem. Und derjenige, der das neue Leben gibt, der ist auch derjenige, der aus dem Tod Leben wieder hervorbringen kann. A ten, który daje nowe życie, ten również jest tym, który może wzbudzić zmartwych. Wir lesen noch einen Vers aus 1. Timotheus 1. Jeszcze jeden werset przeczytajmy z 1. Timoteusza 1.
Jest, Tymoteusz 1, vers 19. Pierwszy Tymoteusza 1, werset 19. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Paulus sagt seinem Freund Timotheus, zwei Dinge musst du berücksichtigen. Paweł mówi swojemu przyjacielowi Tymoteuszowi dwie rzeczy. Den Glauben bewahren. Dwie rzeczy musisz przestrzegać, brać pod uwagę. Das ist das Glaubensgut, die Bibel. Wiarę zachować. To jest dobre dla wiary Słowo Boże. Und das zweite ist ein gutes Gewissen. I to drugie to jest dobre sumienie. Nicht unser Verstand ist der Maßstab. Nie nasz rozum jest miarą, sondern Gott und sein heiliges Wort. Tylko Pan Bóg i Jego święte Słowo. Zur Einteilung dieses Kapitels zurück. Z powrotem do Koryntian 15. Chcemy troszkę podzielić ten rozdział na fragmenty. Die Verse 1-11. Pierwszy Koryntian 15, wersety 1-15. Zeigen uns Zeugnisse über die Wahrheit der Auferstehung. 1-11. Wersety 1-11 pokazują nam świadectwa zmartwychwstania. Erst wird die Wahrheit vorgestellt. Na początku jest przedstawiona prawda. Und dann kommt im nächsten Abschnitt die negative Konsequenzen im Hinblick auf die Aussage, dass es keine Auferstehung gibt. A następnie są pokazane negatywne konsekwencje tego, jeśli zmartwychwstanie rzeczywiście by nie istniało. Das sind die Verse 12 bis 19. To są wersety 12-19. Dann haben wir ab Vers 20 bis 28 wieder ein Abschnitt. I od 20-28 kolejny fragment. Da wird der Plan Gottes uns vorgestellt. Gdzie jest przedstawiony plan Boży. Die Verse 29 bis 34. I 29-34 erklären uns die Bedeutung der Herausauferstehung. Pokazują nam Herausauferstehung. Es gibt zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Die einmal, wo die Gläubigen auferstehen, und einmal, wenn die Ungläubigen auferstehen. Pokazuje nam efekty zmartwychwstania. So, Herausauferstehung, die meint die letzte. Es gibt zwei Auferstehungen. Są dwa zmartwychwstania. Die erste Auferstehung. Pierwsze zmartwychwstanie. Fass jetzt einfach mal zusammen die Auferstehung der Glaubenden. Czyli krótko to streszczając zmartwychwstanie wierzących. Und die zweite Auferstehung, die Auferstehung der Ungläubigen. I drugie zmartwychwstanie niewierzących. Die sind zeitlich mehr als 1000 Jahre voneinander getrennt. Te dwa zmartwychwstania są czasowo od siebie więcej niż 1000 lat odsunięte. Das ist eine Wahrheit, die im Alten Testament noch nicht klar war. To jest prawda, która w Starym Testamencie jeszcze nie była znana. Gott hatte sie noch nicht gezeigt. Pan Bóg nie okazał w Starym Testamencie tej prawdy jeszcze. Erst im Neuen zeigt er sie. I dopiero w Nowym Testamencie pokazuje. In den Versen 35 bis 50 geht es dann darum, wie diese Herausauferstehung geschieht. I od wersetu 35 jest pokazane, jak to zmartwychwstanie stanie się. In dem letzten Abschnitt 51 bis 58 geht es dann um das Geheimnis der Verwandlung. I w wersetach 51 do końca tego rozdziału jest pokazana tajemnica przemienienia. 58 Verse benutzt der Heilige Geist, um uns zu überzeugen, dass es eine Auferstehung gibt. Duch Święty używa te 58 wersetów, aby przekonać nas, że zmartwychwstanie rzeczywiście istnieje. Jeder kann es wissen. Jeder kann es wissen, dass es eine Auferstehung gibt.
Każdy może dowiedzieć się, każdy może wiedzieć o tym, że zmartwychwstanie istnieje. Es ist eine List des Feindes, dass uns von dieser Wahrheit der Auferstehung, der himmlischen Herrlichkeit trennen will. To są podszepty wroga, to są podchody wroga, kiedy on nas podchodzi i próbuje nas przekonać, że zmartwychwstania nie ma i chce nam tym zabrać też życie wieczne. Indem wir an die herrliche Zukunft denken, bei Christus in der Herrlichkeit zu sein, werden wir motiviert. Ponieważ albo chce nam zabrać tą radość z życia wiecznego, z tego, co będziemy mieli u boku Pana Jezusa. Ponieważ jeśli my żyjemy tym, że zmartwychwstanie będzie, albo że wkrótce pójdziemy do Pana i będziemy z Nim tam w chwale, der Jesus möchte das, to Pan Jezus chce tego, abyśmy o tym myśleli. Und Satan möchte es nicht. A szatan chce, żebyśmy nie myśleli o tym. Vers 1. Werset pierwszy. Ich tue euch aber kund, Brüder. Przypominam wam, bracia. Schön. Paulus, dieses auserwählte Gefäß, stellt sich zwischen seine Brüder. Piękne, prawda? Paweł, to wybrane naczynie, stawia się pomiędzy braćmi. Er sagt, mit anderen Worten, ich bin nicht besser als ihr. Innymi słowy, on nie mówi, ja jestem lepszy niż wy. Ich bin ein Bruder von euch. Nie, on mówi, ja jestem bratem, waszym bratem, bratem między braćmi. Er will die Herzen erreichen. On chce tym osiągnąć ich serca. Auch für uns ganz wichtig. Bardzo ważne jest to też dla nas. Wir möchten die Herzen erreichen, dass wir in Demut uns vor die Brüder stellen. Chcemy osiągnąć serca, chcemy w pokorze stawać przed innymi. Und dann spricht er von dem Evangelium. Następnie mówi o Ewangelii. Wir wissen ja aus dem ersten Kapitel, dass in Korinth keine Gnadengabe fehlte. Z wcześniejszych rozdziałów wiemy, że w Koryncie nie brakowało darów łaski. Jetzt müssen die Korinther sich aber eigenartig gefühlt haben. Teraz on mówi do nich o Ewangelii. Koryntianie musieli się jakoś szczególnie poczuć w tym momencie. Jetzt fängt Paulus mit dem Evangelium an. Sie wussten das doch längst. On zaczyna do nich mówić o Ewangelii, a oni znają to już od tak dawna przecież. Die leibliche Auferstehung ist eine Grundwahrheit des Evangeliums. Ale cielesne zmartwychwstanie jest jedną z podstaw Ewangelii. Evangelium bedeutet ja gute Botschaft. Ewangelia znaczy dobra nowina, dobra wiadomość. Und das Evangelium bringt uns zu Gott. I Ewangelia przynosi albo przyprowadza nas do Boga. Und jetzt sehen wir verschiedene Elemente, wie das Evangelium zu ihm gekommen war. I widzimy tutaj różne elementy, jak ta Ewangelia do nich doszła. Paulus hatte das verkündigt. Paweł głosił tą Ewangelię. Das Evangelium gründet sich auf das, was Paulus weitergesagt hat. Zwiastował. A więc Ewangelia opiera się na tym, co Paweł mówił do tych ludzi. Wenn wir an den Galaterbrief denken, kiedy pomyślimy o liście do Galatian, dann sagt Paulus, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was verkündigt worden ist, der sei verlucht. Paweł mówi w liście do Galacjan, jeśli ktokolwiek przyszedłby i zwiastowałby inną Ewangelię od tej, ktokolwiek, niech będzie przeklęty. Es ist die gute Botschaft von Gott, die den Sünder zu Gott führt. Bo to jest dobra nowina od Boga, która przyprowadza ludzi do Pana Boga. Paulus hat es verkündigt. Paweł zwiastował im. Bis heute wird weltweit das Evangelium verkündigt. I do dzisiaj Ewangelia jest zwiastowana na całym świecie. In den Ländern der Freiheit und in den Ländern, wo die Christen verfolgt werden. W krajach, gdzie jest wolność, ale również w krajach, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Ganz wichtig die Verkündigung. Bardzo ważne, zwiastowanie. Der zweite Schritt. Drugi krok. Ihr Korinther, ihr habt das Evangelium angenommen. Wy, Koryntianie, wy przyjęliście tą Ewangelię, to zwiastowanie. Das Evangelium muss man annehmen. Drugi ważny krok, Ewangelię trzeba przyjąć. Das ist so wunderbar, dass der Verstand es nicht verstehen kann.
i ona jest tak niesamowita, że rozum do końca nie może jej zrozumieć. Man muss es einfach im kindlichen Glauben annehmen. Trzeba ją po prostu w dziecięcej wierze przyjąć. Gott hat gesagt. Pan Bóg powiedział. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy nasze i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Unsere Sündenerkenntnis war fehlerhaft. Unsere Sündenerkenntnis war fehlerhaft. Nasze rozpoznanie grzechu było błędne. Ja manches gar nicht erkannt als Sünde. Po wielu rzeczy nawet nie rozpoznaliśmy jako grzech. Unser Bekenntnis vor Gott war fehlerhaft. Nasze wyznanie tych grzechów, czyli nawet nie wszystkie grzechy, które popełniliśmy, nawet nie wszystkich jesteśmy świadomi. Weil wir auch manche Sünden vergessen haben. Nawet nasze wyznanie przed Bogiem też nie było do końca poprawne, ponieważ niektórych i na pewno wiele grzechów zapomnieliśmy i nigdy ich nie wyznaliśmy. Gott sagt, ich weiß das. Ale Pan Bóg mówi, ja to wiem. Ich werde euch alle Ungerechtigkeiten vergeben. I wybaczę, jeśli wyznacie ze szczerego serca, to wybaczę wam wszystkie. Aufrichtig vor Gott und Sünden bekennen, ist vollkommene Vergebung. Jeśli szczerze będziesz wyznawał swoje grzechy, to przebaczenie jest całkowite. Die dritte Stufe zeigt hier, ihr steht in dem Evangelium. I trzeci krok tutaj, trzeci poziom pokazuje, wy stoicie w tej Ewangelii, jesteście w niej utwierdzeni. Ihr bekennt auch nach außen, dass ihr Christen seid. I przyznajecie się do tego również na zewnątrz, że jesteście chrześcijanami. In Römer 5, Vers 2 sagt er, ihr steht in der Gnade Gottes. W Rzymian 5 jest taki werset, który mówi, stoicie w łasce Bożej. Und dann sagt er als vierten Punkt, indem ihr auch errettet werdet, durch das ihr auch errettet werdet. I jako czwarty punkt, przez którą też zbawieni jesteście. Drugi werset na początku. Wir lesen Epheser 2, Vers 5 dazu. Przeczytajmy do tego z Efezjan, drugi rozdział, piąty werset. Efezjan 2, 5. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Ich hoffe, dass ihr es in der Bibel auch so nachvollziehen könnt, was ich sage. Ich hoffe, dass ihr das nachvollziehen könnt, was ich sage. Mam nadzieję, że możecie również za tym podążyć i powiedzieć to samo, co tu jest napisane. Hier in Epheser 2 wird gesagt, wir sind errettet. Tu w Efezjan 2 jest napisane, jesteśmy uratowani. Und in 1. Korinther 15 haben wir gelesen, wir werden errettet. A w 1. Korinthian 15 jest napisane, my będziemy uratowani, zbawieni. Was ist richtig? Co jest właściwe? Natürlich beides. Oczywiście, obydwie te formy są właściwe. Das sind unterschiedliche Sichtweisen. To są różne perspektywy. In Epheser 2 sagt er, wenn ihr einmal dieses Bekenntnis vor Gott abgelegt habt und im Glauben zu Gott gekommen seid, dann seid ihr für alle Ewigkeit errettet. To są dwa punkty widzenia. Tutaj w Efezjan czytamy o tym, że jesteśmy już zbawieni, że jeśli wyznałeś swoje grzechy, to jesteś już zbawiony na zawsze, na wieczność jesteś uratowany. I in unserem Kapitel heißt es, natomiast w 15 rozdziale w niemieckim jest napisane, że będziemy zbawieni w czasie przyszłym. Auch ein sehr schöner Gedanke, nicht? To też jest piękna myśl, czyż nie? Durch die ganzen Schwierigkeiten des irdischen Lebens hindurch werden wir permanent errettet. Bo przez wszystkie trudności życia naszego, również na tej ziemi, będziemy przeprowadzeni, będziemy zbawieni. Paulus hatte schon davon gesprochen, im ersten Kapitel. Paweł mówił o tym już w pierwszym rozdziale. Wir lesen 1. Korinther 1, Vers 18.
Przeczytamy 1 Koryntian 1, werset 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Hier haben wir auch die kontinuierliche Errettung auf dem ganzen Glaubensweg. Tutaj też to dostępujemy zbawienia, to jest nie to ostateczne zbawienie wieczne, ale również to cały czas trwające, cały czas codziennie nas dotykające zbawienie, które nas po prostu wybawia również w naszej codzienności. Sprawujemy te zbawienie. Ungläubige sagen im Blick auf das Evangelium ist Unsinn. Niewierzący mówią, że Ewangelia jest głupstwem. Aber die Glaubenden sagen, ale wierzący mówią, das ist Gottes Kraft. To jest Boża moc. Das ist nicht nur eine Lehre. To nie jest tylko jakaś nauka. Nein, das Evangelium gibt dir die Kraft, Gott wohlgefällig zu leben. Nie, w Ewangelii jest również moc, aby żyć dostatnio. Das Evangelium rettet uns aus allen Schwierigkeiten durch. I Ewangelia również podczas naszego życia na tej ziemi ratuje nas w różnych trudnościach. Gott sorgt dafür. Pan Bóg troszczy się o to. Dann gibt es eine Klammer. I następnie in Vers 2, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Następnie w wersecie drugim, w tym naszym 15 rozdziale, można byłoby zastosować taki nawias. Jeśli tylko ją zachowujecie, czyli ta Ewangelia, przez którą zbawieni jesteście, i tak w nawiasie, jeśli ją zachowujecie, albo jeśli trzymacie się tego mocno. Der Glaube stützt sich auf Gott und sein heiliges Wort. Wiara opiera się na Bogu i Piśmie Świętym. Er ist einfach überzeugt. Gott ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Paweł jest przekonany. Pan Bóg jest prawdą. Pan Jezus jest prawdą. Słowo Boże jest prawdą. Sie sollten sich nicht abbewegen lassen durch falsche Lehren. I oni nie powinni pozwolić się zwieść przez jakieś błędne nauki. Mit zunehmendem Alter wird es manchmal schwierig. Mit zunehmendem Alter wird es manchmal schwierig. Z postępującym wiekiem czasami jest to trudne. Der Geist ist dann nicht mehr so frisch. Bo duch nie jest już taki świeży. Und der Teufel kommt, um den Glauben zu unterhöhlen. A diabeł przychodzi, aby zwątpić tą wiarę. Da muss man sich immer wieder dran erinnern, dass Gott die Wahrheit ist, dass sein Wort die Wahrheit ist. I musimy zawsze mocno się tego trzymać, przypominać sobie, że Pan Bóg jest prawdą, Słowo Boże jest prawdą. Aber unter den Christen gab es auch schon sehr bald solche, die nur ein christliches Bekenntnis hatten, ohne eine Beziehung zu dem großen Gott zu haben. Ale również i wśród chrześcijan pojawili się tacy, którzy mówili, że są chrześcijanami, ale nie mieli takiego żywej społeczności z Bogiem, nie mieli tej wiary. Auch diese Gefahr spricht in Vers 2 an. I również to niebezpieczeństwo jest tutaj zaadresowane w wersecie drugim. Dann hätten sie tatsächlich vergeblich geglaubt. Bo wtedy okazuje się, że oni rzeczywiście nadaremnie uwierzyli. Wir lesen mal eine Stelle, wo das deutlich wird. Johannes 2. Przeczytamy jedno miejsce, gdzie jest to wyraźnie pokazane. Ewangelia Jana, drugi rozdział. Johannes 2, Vers 23 heißt es, dass viele an ihn glaubten. W wersecie 23 mówi ten werset, że wielu uwierzyło w Niego. Aber der Herr vertraute sich ihnen nicht an. 24. werset. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania. Denn er selbst wusste, was im Menschen war. Bo on wiedział, co jest w człowieku. Das war nicht der rechte Glaube. To ta wiara tutaj, jak oni zobaczyli te cuda i uwierzyli w imię Jego,
To nie była wiara zbawiająca. Das war ein verstandesmäßig für wahr halten, dass hier der Messias vor uns stand. To było takie rozumne stwierdzenie, tutaj Mesjasz stoi przede mną. War in keiner Weise mit Beugung und Buße verbunden. Ale nie było to w ogóle powiązane z pokorą i z wyznaniem, z pokutą. Z pokutą. Dziękuję. Z pokutą. Wie ist das denn bei einem wirklichen Christen? Wie ist das bei einem wirklichen Christen? A jak to jest u prawdziwych chrześcijan? Römer 10, Vers 10. Rzymian 10, 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Natürlich muss ich erst mit dem Verstand die Gedanken Gottes erfassen. Oczywiście muszę najpierw moim rozumem te myśli Boże jakkolwiek przyjąć. Aber dann muss es eine Herzenssache sein. Ale następnie to musi być sprawa serca. Und dann werde ich es auch kundtun. I następnie muszę to również wyznawać. Man wird ein Zeugnis ablegen. Czyli składać o tym świadectwo. Vers 3. Werset 3. 15 rozdział, werset 3. Er wird gezeigt, wie das Evangelium zu ihm gekommen ist. Następnie jest pokazane, jak ta Ewangelia przyszła do niego samego, do Pawła. Er sagt, ich habe das Evangelium empfangen. On mówi, ja przyjąłem albo otrzymałem tą Ewangelię. Das Evangelium habe ich mir nicht ausgedacht. Nie wymyśliłem sobie tej Ewangelii. Das Evangelium beinhaltet, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. I ta Ewangelia zawiera to, że Chrystus umarł za nas według Pism. Also das erste Zeugnis, was hier genannt wird, um die Auferstehung zu beweisen, ist, das Evangelium wird durch die Schrift bestätigt. I jako pierwsze potwierdzenie tego, że zmartwychwstanie istnieje, jest to, że Ewangelia jest potwierdzona przez Pisma również, starotestamentowe. Ich denke an Vers 5, da ist er Kephas erschienen. I następnie w wersecie 5 widzimy, że Pan Jezus ukazał się Kefasowi. Dann wird auch gesagt, dass er den Zwölfen erschienen ist. Następnie 12. Dann ist er in Vers 6 500 Brüder noch einmal erschienen. A następnie naraz więcej niż 500 braciom. In Vers 7 ist er den Aposteln allen erschienen. I wszystkim apostołom ukazał się następnie w wersecie 7. Und schließlich ist er Paulus erschienen, der damals noch ein Saulus war, in Vers 8. A następnie w wersecie 8 ukazał się również i Pawłowi, który wtedy nazywał się jeszcze Saul. 7 Erscheinungen, die bezeugen, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. 7 razy Pan Jezus ukazał się, pokazując, dowodząc temu, że cieleśnie zmartwychwstał. Er ist ja nach der Auferweckung 40 Tage umhergegangen. I po zmartwychwstaniu jeszcze 40 dni chodził po tej okolicy. Die Auferstehung ist in der Antike das Beispiel, was am besten bezeugt wird. I w antycznym świecie to zmartwychwstanie było, jest jednym z przykładów takiego zdarzenia, które zostało udowodnione i potwierdzone bardzo mocno, wielokrotnie. Im Hinblick auf Plato, ein Philosophen, hat man keine Zweifel. Na przykład co do istnienia Platona, tak. Co do istnienia Platona, tego filozofa, nie mamy żadnych wątpliwości. Obwohl ganz wenige Dokumente vorliegen darüber. Pomimo tego, że
o nim samym jest niewiele dokumentów spisanych. Aber hier, wo so viele Dokumente vorliegen. Ale tutaj, gdzie tak dużo dokumentów zostało spisanych. Manchmal ist in Zweifel ziehen zu können. Ale tutaj, pomimo tego, że zostało tak dużo dokumentów spisanych, czasami ludzie wątpią w to. And Paulus sagt, ich erinnere euch nicht an das, was Jesus Christus gesagt hat. I Paweł tutaj mówi, ja już nie przypominam wam nawet o tym, co Pan Jezus mówił. Sondern das, was geschehen ist, ist schon, wer weiß, wie früh gesagt worden. Zum Beispiel in Jesaja 53. Tylko to, co się wydarzyło z Panem Jezusem, to wszystko tak naprawdę było dużo wcześniej zapisane. Na przykład Izajasza 53. Also viele Jahrhunderte vorher. Wiele setek lat wcześniej zostały spisane rzeczy, które się wydarzą, a następnie się wydarzyły. Er ist begraben worden. Został pogrzebany. Er ist auferweckt worden nach den Schriften. I zmartwychwzbudzony według pism, werset 4. Diese Punkte finden Sie alle in Jesaja 53. Te wszystkie wersety, te wszystkie punkty są zawarte w Izajasza 53. Dann ist er Kephas erschienen. I następnie ukazał się Kefasowi. Hier in der Aufzählung wird deutlich, dass manche Erscheinungen nicht erfasst sind. Der Jesus ist viel öfter erschienen. A więc tutaj można wnioskować z tego, że nie wszystkie ukazania się Pana Jezusa zostały spisane. Pan Jezus ukazał się dużo więcej razy, dużo więcej osobom, niż jest to zapisane. Insgesamt gesehen wohl 11 Mal. Bo łącznie jest napisane, był widziany 11 razy. Paulus benutzt aber nicht alle Beispiele. Ale Paweł nie używa tutaj wszystkich tych 11 przykładów. Er benutzt die Beispiele, wo Männer ein Zeugnis gegeben haben. Tylko używa te przykłady, gdzie mężczyźni dali o tym świadectwo. Und wo auch der Unglaube wohl nicht so im Vordergrund stand. Wo kein Unglaube war. I pokazuje takie przypadki, gdzie nie było niewiary co do tych osób. Also das zweite Zeugnis ist hier Kephas. Gdzie nie było niewierzących ludzi, tylko sami wierzący. Pan Paweł używa tylko tych. Petrus hatte den Herrn dreimal verleugnet. Piotr trzy razy zaparł się Pana Jezusa. Der Herr hat sich umgedreht. Pan Jezus spojrzał na niego. Petrus dann gut. I spotkali się wzrokiem. Sicherlich ein Blick voller Liebe. Z pewnością był to wzrok pełen, spojrzenie pełne miłości na Pawła, na Kefasa. Und auf einmal das Herz des Petrus erreicht und gebrochen. Na Piotra, na Kefasa. I wtedy zostało serce Piotra osiągnięte i zostało też złamane. Petrus weinte bitterlich. I Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Und dann hat der Herr Petrus nicht aufgegeben. I po tym, wydaniu Pana Jezusa, po tym zaparciu się Pana Jezusa, Pan Jezus nie zrezygnował z Piotra. Es fand dann ein Gespräch statt zwischen den beiden unter vier Augen. Tylko ukazał się i rozmawiali w cztery oczy Piotr i Pan Jezus. Über den Inhalt dieses Gesprächs wissen wir nichts. I dokładnie o tym, o czym rozmawiali, nie wiemy. In Johannes 21 finden wir die öffentliche Wiederherstellung des Petrus. W Jana 21 widzimy ich kolejną rozmowę, ale wtedy rozmawiali publicznie. Dann wird von der Erscheinung des Herrn bei den Zwölfen gesprochen. I następnie pod koniec 5 wersetu mówione, jest napisane o ukazaniu się Pana Jezusa 12. 12 ist hier sicherlich ein symbolischer Begriff im Hinblick auf die Jünger. 12 to tutaj jest symboliczna, jest to symboliczne określenie, które miało na myśli po prostu uczniów. Ein kraftvolles Zeugnis stellten die 12 Jünger dar. I jak bardzo mocne, dobitne świadectwo stawiają tych 12 uczniów.
Und dann wird sogar von 500 Brüdern auf einmal gesprochen. I następnie jest mówione o więcej niż 500 braciom naraz się ukazał. Er sagt mit anderen Worten, ihr lieben Korinther, wie viel Zeugen wollt ihr denn noch haben? I innymi słowy Paweł mówi do nich, kochani Koryntianie, jak wielu świadków potrzebujecie? Es waren Zeugen, die der Herr auserwählt hat, die seine Auferstehung bezeugen konnten und sollten. Bo są świadkowie, których Pan wybrał, którzy Jego zmartwychwstanie poświadczyć i udowodnić mogą i powinni też. Es waren keine Verbrecher, to keine Lügner. Nie byli ani kłamcy, ani to nie byli przestępcy. Pan Jezus się ukazał tak wielu braciom. Die meisten von ihnen lebten damals noch. I większość z nich jeszcze żyła w czasie, kiedy ten list był pisany. Die Korinther hätten sie fragen können. I Koryntianie mogli bezpośrednio, osobiście pójść i zapytać tych ludzi. Einige waren aber auch schon in Strafen. Ale niektórzy już zasnęli. Ein sehr schöner Begriff, nicht? Zasnęli. Piękne określenie, czyż nie? Wenn Christen sterben. Kiedy chrześcijanie umierają, dann entschlafen sie. To tak naprawdę oni zasypiają. Der Leib wird in die Erde gelegt. Ciało jest złożone do ziemi. Und Geist und Seele gehen in die Herrlichkeit. A duch i dusza idą do wspaniałości. Und dann wird ein weiterer Zeuge genannt. Do chwały do Pana Jezusa. A następnie są również inni świadkowie wymienieni. Jakubus. Na przykład Jakub. Auch eine große Ermutigung für uns. Również bardzo, bardzo zachęcające dla nas, czyż nie? Wir haben alle noch welche auf dem Herzen, die noch ungläubig sind. Bo wszyscy mamy na sercu jeszcze kogoś z naszych bliskich, z naszego otoczenia, kogoś niewierzącego, czyż nie? Ein leiblicher Bruder ist er. Jakub to był ten rodzony, cielesny brat Pana Jezusa. Johannes 7 heißt es, keiner glaubte von ihm. A w Ewangelii Jana w 7 rozdziale czytamy, że nikt nie wierzył w Pana Jezusa. Und Apostelgeschichte 1 sind sie zusammen mit den anderen auf dem Obersee. I nawet jego rodzina nie wierzyła w niego, ale w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że Jakub był już w tej górnej sali. Ja, wir können sagen, sie haben alle den Herrn angenommen als Heiland. I możemy powiedzieć z pewnością, że oni wszyscy przyjęli Pana Jezusa jako Zbawiciela. Damit noch einmal von einer Erscheinung den Aposteln gegenüber gesprochen in Vers 8. I następnie w wersecie 7 pod koniec jest o tym, jak ukazał się wszystkim apostołom. 7, richtig. Und dann als letztes schreibt er von der unzeitigen Geburt, ist er auch mir erschienen. I na końcu Paweł mówi o sobie jako o poronionym płodzie i że Pan Jezus również jemu się ukazał. Paulus hatte also mit seinen Augen den verherrlichten Herrn gesehen. A więc Paweł widział Pana Jezusa swoimi własnymi oczami. Warum unzeitige Geburt? Da steht bei uns in der Fußnote Frühgeburt. Aha, tutaj w przypisie jest w niemieckim napisane wcześniakowi. Frühgeburt weist darauf hin, dass Gott seine Gedanken im Hinblick auf Israel noch realisieren wird. Przedwcześnie urodzonemu i to może pokazywać nam na myśli Boże na temat Izraela, które Israel. Gott hat seine Gedanken des Segens im Hinblick auf Israel nicht aufgegeben. Pan Bóg nie porzucił swoich myśli błogosławieństwa w stosunku do Izraela. Israel wird noch in die Segenstausend eingeführt werden. I Izrael będzie wprowadzony w tysiącletnie królestwo.
Aber es kann auch mit Totgeburt übersetzt werden. Ale tutaj, tutaj, więc tutaj jest mowa o tym przedwcześnie urodzonym płodzie, ale również może to być przetłumaczone, tak jak u nas jest napisane, jako poronionemu płodowi, jako... Paulus sieht sich da als Teil dieses toten Systems Israel. Jako martwemu. I Paweł widzi się tutaj jako część tego martwego systemu Izraela. Und er war ein Toter, nicht? I on był martwy duchowo, czyż nie? Hochreligiös, lebte sein ganzes Leben der Religion. On był tym poronionym płodem. On był bardzo religijny, wysoko religijny, żyjący całym swym życiem dla religii ślepo. Aber hatte nie gesagt, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ale nigdy nie powiedział do tej pory, o Boże, bądź miłościwy mnie grzesznemu. Paulus hat es nie vergessen. I Paweł nigdy tego nie... I Paweł nigdy tego nie zapomniał, skąd on pochodził. Er bezeichnet sich hier als den geringsten der Apostel. I tutaj opisuje siebie jako najmniejszy z apostołów, 9 werset. Er sagt, die Apostel, die alle da sind, die kennt ihr ja. On mówi, ci wszyscy apostołowie, którzy są, tych znacie. Und ich bin der niedrigste. I ja jestem tym najmniejszym, najniższym. Efezjan 3. Efezjan 3. Vers 8. Werset 8. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo chrystusowe. Hier vergleicht er sich mit allen Glaubenden. On tutaj porównuje się już nie z apostołami, ale ze wszystkimi wierzącymi. Und er sagt, ich bin der geringste, der kleinste der Glaubenden. I on mówi, ja jestem najmniejszy z tych wszystkich wierzących. Und dann aus dem 1. Timotheusbrief. I z 1. Tymoteusza. Kapitel 1. Vers 15. Pierwszy list do Tymoteusza, werset, rozdział 1, werset 15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus, Jezus, przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Er vergleicht sich damit den Sündern. On porównuje się teraz nawet z grzesznikami. Und er sagt, ich bin der größte Sünder. I mówi, ja jestem największym z tych grzeszników. Interessant bei dieser Reihenfolge ist, dass sie auch vom zeitlichen Ablauf nacheinander sind. Mhm. Bardzo interesujące z tej kolejności, gdzie Paweł porównuje się najpierw z apostołami, potem z braćmi, a potem z grzesznikami, bardzo interesujące jest to, że w czasie również te rzeczy następowały kolejno po sobie. Also zuerst wurde Korintherbrief geschrieben, dann Epheserbrief und dann Timotheusbrief. I tak też było, że najpierw został napisany list do Koryntian, później list do Efezjan, a później list do Tymoteusza. I widzimy, że łaska Boża dla niego osobiście stawała się coraz większa i większa. On coraz bardziej zauważał, jak wielka jest ta Boża łaska. I to jest zdrowy wzrost duchowy. Er begründet das, ich habe die Versammlung Gottes verfolgt. I tutaj uargumentowuje to, mówiąc, ponieważ ja prześladowałem Kościół Boży. Paulus hat nie vergessen, wo Gott ihn hergeholt hat. Paweł nigdy nie zapomina tego, skąd Pan go wyrwał. Das sollten auch wir nicht vergessen. I nikt tego nie powinien zapomnieć. Und das motivierte ihn, dass Gott aus ihm etwas gemacht hatte. I to go motywowało cały czas, że Pan Bóg dla niego to uczynił. Was ist denn Versammlung Gottes? Wem gehört sie? Czym jest zgromadzenie Boże? Do kogo należy? Die gehört Gott. Zgromadzenie należy do... Er hat sich erworben durch das Blut seines eigenen. Do Pana. To On je... do Pana Boga, to Pan Bóg to zgromadzenie wykupił sobie drogocenną krwią
Zu der Versammlung Gottes gehören alle Glaubenden, ganz gleich wo sie sind. I do zgromadzenia Bożego należą wszyscy wierzący, gdziekolwiek oni się znajdują. Vers 10. Werset 10. Da sagt Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. I Paweł mówi w tym wersecie, przez łaskę Bożą jestem tym, czym jestem. Jeder ruft seine eigene Größe hinaus, sagt die Schrift. Każdy chce pokazać swoją wielkość, mówi Pismo. Das ist typisch des Menschen. To jest typowe dla człowieka. Aber nicht bei den Gläubigen. Ale nie, nie u wierzących. Paulus sagt, nur die Gnade Gottes hat mich dazu gemacht. Paweł mówi, tylko łaska Boża uczyniła mnie tym, czym jestem. Also jeder Eigenruf wird ausgeschlossen von Paulus hier. Każde chwalenie siebie, każda pycha jest tutaj przekreślona u Pawła. Er kann auch sagen, seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. On nie zawdzięcza nic samemu sobie i dlatego mówi, że ta łaska nie była daremna dla niego. Jetzt zeigt er in der nächsten Aussage, nicht nur 100% Gnade gibt es, es gibt auch 100% Verantwortung. Ale w następnej wypowiedzi on mówi 100% łaski, tak, ale nie tylko. Z drugiej strony jest też 100% ludzkiej odpowiedzialności. Mit unserem mathematischen Verständnis kollidiert das. W naszym matematycznym rozumieniu to koliduje ze sobą. Entweder ist das eine 100% oder das andere 100%. Bo albo to jest 100%, albo to jest 100%. Nie da się, jak są dwie rzeczy, to mogą być po 50%. Aber bei Gott ist das anders, nicht? Ale u Pana Boga to jest inaczej. Dieser Vers macht das sehr schön deutlich. 100% Gnade, 100% Verantwortung. I ten werset nam bardzo wyraźnie pokazuje to, że u Pana Boga jest to z jednej strony 100% Bożej łaski, ale z drugiej strony 100% naszej odpowiedzialności. Als solche, die Gnade Gottes erlebt haben, sollten wir hochmotiviert sein, unserer Verantwortung als Kinder Gottes zu entsprechen. I jako ci, którzy otrzymali 100% tej łaski Bożej, którzy otrzymali za darmo, powinniśmy teraz poczuwać się do odpowiedzialności, aby być mocno zmotywowanymi dla Pana. Je größer die Gnade Gottes uns bewusst ist, umso mehr werden wir motiviert sein. Im bardziej wielkość łaski Bożej jest nam świadoma, tym bardziej będziemy zmotywowani. Denn Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr. Paweł mówi, Paweł był świadom tej wielkiej łaski i mówi, pracowałem więcej niż wszyscy. Er übertreibt nicht. I on to nie przesadza. Denn wir haben inspiriertes Wort Gottes vor uns. Bo musimy pamiętać, że mamy tutaj przed sobą Słowo Boże. Jetzt, das sind ja schon zwei wunderbare Seiten, jetzt kommt die dritte Seite. I to były te dwie niesamowite strony i teraz jeszcze nadchodzi trzecia rzecz. Jetzt kommt dann mniej auf die erste Seite wieder zurück. Paweł w trzeciej tej wypowiedzi znowu wraca do łaski. Er sagt, nicht ich habe gearbeitet, sondern die Gnade Gottes, die in mir war. On pokazał jedną stronę, 100% łaski, z drugiej strony 100% odpowiedzialności, motywacji jego pracy, ale znowu wraca na tą pierwszą stronę, mówi, jednak nie ja, ale to łaska Boża. Wie groß war das Bewusstsein der Gnade Gottes bei Paulus? Jak bardzo świadom był Paweł tej wielkiej łaski Bożej. Jego to naprawdę poruszało, czyż nie? Allein mal die Leiden durchliest im zweiten Korintherbrief, die aufschlüsselt. W drugim liście do Koryntian jest napisane o tych wszystkich cierpieniach, przez które on przechodził. Vers 11. Następnie seien es nun jene, werset 11. Czy więc ja, czy oni? Ja, ein Apostel, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. To samo opowiadamy, to samo głosimy i tak uwierzyliście. Also, er es ist und die anderen Apostel. A więc czy to on był, czy to może inny apostoł? Ja, die predigt des Evangeliums aufrecht. Oni opowiadają, głoszą, zwiastują Ewangelię poprawnie und ihr selbst habt ihr geglaubt. I wy sami uwierzyliście.
Die leibliche Auferstehung ist ein Bestandteil des Evangeliums. I zmartwychwstanie cielesne jest częścią Ewangelii. Römer 4 sagt, jest stałą częścią tej Ewangelii. Rzymian 4:25. Przeczytajmy jeszcze. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Indem Jesus Christus gestorben ist, ist eine Sühnung geworden. W tym, że Pan Jezus umarł, w tym jest nasze rozgrzeszenie. Ist unser Stellvertreter geworden. On stał się naszym wstawiennikiem za nami, albo zajął nasze miejsce. Aber dadurch, dass leiblich auferstanden ist, haben wir die Bestätigung, dass Gott das Werk anerkannt hat. A w tym, że on cieleśnie zmartwychwstał, mamy mamy potwierdzenie tego, że Pan Bóg to przyjął i uznał. Paulus zeigt also in dem Abschnitt sieben Zeugnisse auf, die uns eine sichere Grundlage für die leibliche Auferstehung geben. A więc Paweł w tym fragmencie pokazał nam 7 dowodów na to, że zmartwychwstanie rzeczywiście ma miejsce. Der Hebräerbrief sagt, so sehen wir nun Jesus ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, sodass durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Hebräer 2, Vers 9. W Hebrajczyków czytamy w wersecie drugim, w rozdziale drugim, werset 9. Ten, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów, ukoronowany chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Herzlichen Dank. Wir stehen 1. Korinther 15 in unserer fortlaufenden Betrachtung und lesen heute Abend, oder heute Nachmittag besser gesagt, von Vers 12 bis zum Schluss des Kapitels. 1. Korinther 15, Vers 12 bis zum Schluss. Dzisiaj w naszym popołudniowym rozważaniu jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15 i przeczytamy od wiersza 12 do końca rozdziału. 1. Koryntian, rozdział 15, od 12 wersetu. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają się chrzcić za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia. Jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą, niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny blask księżyca i inny blask gwiazd. Bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, a potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi ziemskiej, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy ludzie. Tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Jest Koryntian 15, jest ein durchgehendes Kapitel. Pierwszy Koryntian, rozdział 15, to jest taki rozdział, który jest jedną całością.
Was beschäftigt sich mit der leiblichen Auferstehung? I zajmuje się cielesnym zmartwychwstaniem. In Vers 12 haben wir gelesen, dass unter den Korinthern etliche waren, die sagten, es gebe keine Auferstehung. W wersecie 12 czytaliśmy, że niektórzy między nimi mówili, że zmartwychwstania nie ma. Und Paulus begegnet diesem Vorwurf. I Paweł tutaj odzywa się na ten zarzut, indem er die Wahrheit Gottes vorstellt. W którym przedstawia i przedstawia prawdę Bożą. Zunächst erinnert er sie daran, was er unter ihnen getan hat. Najpierw przypomniał im, co między nimi uczynił. Er hat das Evangelium unter ihnen verkündigt. Jak głosił między nimi Ewangelię. Sie hatten es angenommen. Jak oni przyjęli tą Ewangelię. Sie standen auch in dem Evangelium. I stali w tej Ewangelii. Und er hat ihnen auch gesagt, dass viertens sie durch das Evangelium errettet werden. I po czwarte, że oni przez tą Ewangelię są uratowani, zbawieni. Diese Errettung ist eine permanente Errettung, die wir auf dem Glaubensweg immer wieder erfahren. I to zbawienie jest zbawieniem permanentnym, czy na zawsze. I to zbawienie w naszej drodze wiary możemy cały czas na nowo również odczuwać. Die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus ist eine Grundwahrheit des Evangeliums. A cielesne zmartwychwstanie Pana Jezusa jest jedną z podstawowych prawd Ewangelii. Wer die leibliche Auferstehung des Herrn Jesus leugnet, der kann keine Beziehung zu ihm haben. Kto zakłamuje lub sprzeciwia się cielesnemu zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ten nie może mieć z Panem Jezusem społeczności osobistej. Dann haben wir gesehen, dass 7 Zeugnisse von Paulus angeführt werden. I widzieliśmy, jak 7 tych świadectw lub 7 grup świadków zostało przytoczonych przed Pawła na początku tego rozdziału. Das erste Zeugnis sind die Schriften in Vers 3. Przez Pawła zostali przytoczeni. I pierwsi to byli w wersecie trzecim. Das zweite Zeugnis ist czyli die Erscheinung Kefas gegenüber in Vers 5. Czyli pisma. Po pierwsze, działo się to według pism, wypełniło się to, co było w proroctwach. Następnie w wersecie 5, że Pan Jezus ukazał się Kefasowi. Die nächste Erscheinung den 12 gegenüber. I następnie 12. Dann die 500 Brüder in Vers 6. Potem w wersecie 6 więcej niż 500 braci naraz. Dann in Vers 7 noch einmal den Aposteln. I w wersecie 7 jeszcze raz apostołom, wszystkim apostołom. Und schließlich in Vers 8 bezeichnet er die Erscheinung des Herrn, die er erlebt hat, als letzter. I jako ostatni Paweł opisuje siebie, kiedy Pan Jezus jemu się również ukazał. Er rühmt die Gnade Gottes, die er persönlich erfahren hat in Vers 10. I chwali, wysławia łaskę Bożą w wersecie 10, którą on osobiście od Pana otrzymał. Und sagt dann, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. I następnie mówi, pracowałem więcej niż wszyscy. Das ist 100% Verantwortung. Co nam pokazywało 100% odpowiedzialności ludzkiej, naszej. Wenn etwas Gutes im Leben der Gläubigen hervorkommt, ist das ausschließlich ein Produkt der Gnade Gottes. Gdzie widzimy, że po pierwsze, jeżeli coś dobrego pojawia się w życiu chrześcijanina, to widzimy w tym 100% łaski Bożej. Genauso sind wir zu 100% verantwortlich, Gutes zu tun. Ale z drugiej strony, w 100% my jesteśmy odpowiedzialni, aby czynić to dobro. Titus hat davon gesprochen, dass Gott ein Eigentumsvolk haben wollte, eifrig in guten Werken. Tytus, do Tytusa też było pisane, że Pan chce mieć swój lud na własność pilny w dobrych uczynkach. Aber die Gnade Gottes war für Paulus so groß, dass er dann am Schluss dieses Gedankens wieder auf die Gnade kommt. Ale pomimo tego, że Paweł pisze, jak wiele pracował, to łaska Boża była dla niego tak wielka osobiście, że na końcu mówi jednak nie ja, lecz łaska Boża. Sagt nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir war. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Er macht durch Vers 11 deutlich, dass der Glaube in den Werken einen sichtbaren Ausdruck findet. I w wersie 11 pokazuje, że uczynki mogą pokazywać wiarę.
Że wiara jest widoczna w uczynkach. In den Versen 12 bis 19 haben wir sieben negative Konsequenzen. A w wersecie, w wersetach 12 do 19 Paweł pokazuje siedem negatywnych konsekwencji tego wierzenia, że zmartwychwstania nie ma przekonania. Das besagt, wenn diese Lehrauffassung richtig ist, dass es keine Auferstehung der Toten gibt, welche Schlussfolgerungen dann davon folgen. I Paweł pokazuje, jeśli prawdą byłoby, że ta nauka, że zmartwychwstania nie ma, to jakie miałoby to tragiczne w skutkach konsekwencje? Vers 20 bis 28 haben den Plan Gottes. Werset 20 do 28 widzimy plan Boży. Vers 29 bis 34 haben wir die Bedeutung der Herausauferstehung. I w wersetach 29 do 34 mamy znaczenie tego zmartwychwstania. Vers 35 bis 50 zeigt, wie die Herausauferstehung vonstatten gehen wird. 35 bis 50. I werset 35 do 50 pokazuje nam, wie die Auferstehung vor sich gehen wird. I pokazuje nam, jak to zmartwychwstanie ostateczne się wydarzy. Und 51 bis 58 zeigt uns dieses Geheimnis der Verwandlung. I 51 do 58 wersetu pokazuje nam tą tajemnicę przemienienia. Vers 12. Werset 12. Was predigt Paulus? Co naucza Paweł? In Vers 1 hat er gesagt, das Evangelium. W wersecie pierwszym widzieliśmy przede wszystkim Ewangelię. Die gute Botschaft. Dobrą nowinę. Jetzt zeigt er die Person, mit der diese gute Botschaft verknüpft ist, Christus. Tą dobrą wiadomość. Natomiast tu w wersecie 12 pokazuje nam osobę, z którą ta dobra nowina jest bezpośrednio połączona. Pokazuje nam Pana Jezusa Chrystusa. Die ganze Bibel hat ein Thema. Das ist die Person des Herrn Jesus Christus. Cała Biblia ma jeden główny temat przewodni. Osoba Pana Jezusa Chrystusa. Johannes 5, vers 39 heißt es. W Ewangelii Jana 5:39. Ihr erforscht die Schriften. Pan Jezus mówi, wy badacie Pisma. Sie sind es, die von mir reden. A one mówią o mnie. Also das Alte, das Neue Testament spricht immer von dem Herrn Jesus. I tak Stary, jak i Nowy Testament zawsze mówi o Panu Jezusie. In dem Alten Testament ist das Neue verborgen. W Starym Testamencie to, co nowe, jest zakryte. Und das Neue, das zeigt uns den Wert des Alten Testaments, erklärt uns das Alte Testament. A Nowy Testament, to nowe, pokazuje nam tą wartość Starego Testamentu, wyjaśnia nam Stary Testament. Die Opfer, die werden besonders im Hebräerbrief uns vorgestellt. Na przykład ofiary, które przede wszystkim w liście do Hebrajczyków są nam przedstawione. Erst durch das Licht des Neuen Testamentes verstehen wir im Grunde genommen die Tiefen des Alten. Dopiero w świetle Nowego Testamentu widzimy głębokość, jaka jest zawarta w ofiarach, które są opisane w Starym Testamencie. Er sagt, Christus ist aus den Toten auferweckt. On mówi, Chrystus został z martwych wzbudzony. Lese aus 2. Timotheus 1 einen Vers dazu. Przeczytajmy z 2. Timoteusza z 1. rozdziału jeden werset do tego. Vers 10. Werset 10. 2. Timoteusza, rozdział 1, werset 10. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Also der Jesus hat den Tod zunicht gemacht. A więc Pan Jezus zniszczył śmierć, zniweczył ją. Und stattdessen Leben und Unverwesigkeit hervorgebracht durch sein Werk. A przez to życie i
nieśmiertelność wyniósł, czy na jaśnie wywiódł, jak to jest u nas napisane, wyniósł na wierzch przez Ewangelię. Und er fragt sie, jetzt eine rhetorische Frage, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? I w tym 12 wersecie naszego 15 rozdziału Paweł zadaje to pytanie retoryczne, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Sie hat noch zu Anfang daran geglaubt. An die Auferstehung des Herrn Jesus hat sie daran zum Anfang geglaubt. Bo przecież na początku Koryntianie wierzyli w to zmartwychwstanie. Wir haben gestern gesagt, wir müssen das ganze Glaubensgut festhalten in unserem Herzen. Wczoraj już mówiliśmy o tym, że całą całą wiarę musimy mocno trzymać w naszym sercu. Und wir müssen in einem guten Gewissen das zu verwirklichen suchen. I musimy szukać urzeczywistnienia tego w naszym dobrym sumieniu i w nim kroczyć. Dann sind wir sicher. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Also nicht auf unser Gefühl uns stützen oder auf unseren Verstand. A więc nie na naszym odczuciu, uczuciu czy na naszym rozumie się wspierać, sondern auf Gottes Wort stützen. Tylko wspierać się na Słowie Bożym. Sagt in Vers 13, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. W wersecie 13 czytamy, bo jeśli zmartwychwstania nie ma, to i Chrystus nie został wzbudzony, albo i Chrystus nie zmartwychwstał. Das ist eine Schlussfolgerung. Wenn wir sagen, es gibt keine Auferstehung, dann ist auch zwangsläufig Christus nicht auferstanden. To jest takie podsumowanie, takie wywnioskowanie, bo skoro nie wierzycie w zmartwychwstanie, skoro nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. Diese These denkt jetzt Paulus bis zum Schluss durch. Bo, i tą tezę Paweł przemyślał, prześwietlił do samego końca. Der nächste Schlussfolgerung ist, dann ist auch unsere Predigt vergeblich. Następna konkluzja, która wychodzi z tej tezy, skoro nie ma zmartwychwstania, to i nasze kazanie jest daremne. Er hat etwas erzählt, der Paulus, das war ein Märchen. To wszystko, co Paweł opowiedział im i w co oni uwierzyli, jest w takim razie tylko bajką. Das hat keine Substanz in sich selbst. Nie ma treści w samym sobie. Denn sie hatten ja die leibliche Auferstehung verkündigt. Bo przecież oni to cielesne zmartwychwstanie zwiastowali. Die nächste Schlussfolgerung ist, vergeblich ist euer Glaube. I następna konkluzja z tej tezy, w takim razie daremna jest też wiara wasza. Ihr Korinther, ihr habt doch alle daran geglaubt, als wir euch das verkündigt haben. Wy, Koryntianie, przecież uwierzyliście w to, kiedy zwiastowaliśmy wam to słowo. Jetzt gibt's auch einmal welche unter euch, die Auferstehung anzweifeln. A teraz są między wami tacy, którzy wątpią o zmartwychwstanie. Die nächste Schlussfolgerung ist, wir sind falsche Zeugen Gottes. I następna konkluzja z tej nauki, w takim razie jesteśmy fałszywymi świadkami Bożymi. Paulus sagt, wir haben uns doch vor euch hingestellt, gesagt, das ist Offenbarung Gottes, die er uns mitgeteilt hat. Bo przecież my stanęliśmy przed wami, Koryntianie, i powiedzieliśmy wam, to jest objawienie Boże, które on nam przekazał. Das war also eine falsche Aussage. I w takim razie to byłoby również fałszywe. Das war Anmaßung, das war Gotteslästerung. To byłoby bluźnierstwo, to byłoby fałszowanie Boga. Denn wir haben im Hinblick auf Gott etwas bezeugt, was überhaupt nicht stimmt. Wir haben etwas im Hinblick auf Gott bezeugt, was gar nicht stimmt. I my w takim razie świadczyliśmy coś wobec Boga, co tak naprawdę w ogóle nie było prawdą. Vers 16. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Werset 16. Bo jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. Er wiederholt den Gedanken von vorher. Znowu powtarza tą myśl z wcześniej. Dann ist die nächste Schlussfolgerung. I z tego jest następujący wniosek. Euer Glaube ist nichtig. Wasza wiara jest daremna, albo jest nic nie warta. Er ist zwecklos. Wir haben das tolle Glaube, was wir gesagt haben. Nie ma żadnego celu. Aber ist zwecklos. Uwierzyliście, a nie ma
żadnego powodu. Przesłanka ewenemickiego męża. Tego nie czyni żaden rozumny człowiek. Jesteście cały czas jeszcze w swoich grzechach. Ja moich Sündenvergebung verkündigt. Bo my głosiliśmy wam przebaczenie grzechów, a to przecież wcale tak nie jest. Dann sind auch die Entschlafenen verloren gegangen. I w takim razie ci, którzy zasnęli, wierzący w Chrystusie, offensichtlich sind von den Gläubigen schon manche heimgegangen. Oni wszyscy idą na zatracenie w takim razie. Na pewno są i między nami, byli między nami wierzący, którzy odeszli do Pana. Und dann sagt er, sie sind alle verloren gegangen. A tutaj Paweł mówi, w takim razie oni wszyscy poszliby na zatracenie. Welch eine traurige Feststellung. Jeśli nie ma zmartwychwstania, co za smutne przedstawienie sprawy. Dann die letzte Schlussfolgerung. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. I końcowy wniosek. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni dla wszystkich ludzi. Ganz geradlinig gedacht, nicht? Bardzo prosto, klarownie pomyślane, czyż nie? Er will durch den Geist Gottes ja die Korinther in ihrem Innern erreichen. On przez Ducha Bożego chce tutaj Koryntian dotknąć, w środku chce dotknąć ich serca. Er tut es in einer liebevollen, gewinnenden Art, indem er zunächst sich als Bruder unter Brüdern stellt, Vers 1. On czyni to w miłości, on czyni to stawiając się jako brat między braćmi, co czytaliśmy w wersecie pierwszym. Er tut es, indem er in Vers 1 bis 11 die Wahrheit vorstellt. On najpierw w wersetach 1 do 11 przedstawia im prawdę. Und jetzt in Versen 12 bis 19 hat er gezeigt, welche falschen Konsequenzen diese falsche Lehrauffassung mit sich bringt. A w wersetach 12 do 19 pokazał im, jakie straszne konsekwencje ta fałszywa nauka, to fałszywe przekonanie przynosi. Wie war das denn im Leben des Paulus? Jak to było w życiu Pawła? 1 Korinther 4. 1 Korinther 4, otwórzmy. Vers 9. Werset 9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. Wir sehen etwas von seinen Leiden. Widzimy 4 vers 9. 1 Korinther 4 vers 9 zu lesen. Ja, denn ich denke, Gott hat die Apostel. 4 vers 9. Ja. Da sehen wir etwas von seinen Leiden. To widzimy tutaj, jak Paweł opisuje swoje cierpienia. Ein Schauspiel ist er geworden. Gdzie stał się widowiskiem. Alle haben sich über lustig gemacht. Wszyscy czynili, wszyscy śmiali się z niego, robili sobie z niego żarty. Vers 13 des gleichen Kapitels. 1 Korinther 4, Vers 13. Werset 13 tego rozdziału, 1 Korinther 4, 13. Złorzeczą nam, my się modlimy, staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Der Widerstand dem Evangelium, der Widerstand in Christus war so gewaltig, dass man die Menschen, die das Wort vom Kreuz verkündigten, so verachtete. Opór, sprzeciw Ewangelii, sprzeciw chrześcijanom, sprzeciw Panu Jezusowi był tak duży, że tak traktowali ludzi, którzy otwarcie głosili. Wer von uns will kirchlich sein? Kto z nas chce być jak śmieć albo jak omieciny. Wer von uns will Abschaum sein? Kto z nas chce być takim odpadkiem? Keiner, nicht. Żaden, czyż nie? Welche Schlussfolgerung ziehen wir? Jaki wniosek z tego wyciągamy? Wie groß muss den Apostel der Jesus und das Evangelium gewesen sein, dass sie so bereit waren zu leiden? Jak bardzo przekonani musieli być, jak bardzo wielki musiał być Pan Jezus dla apostołów w ich sercu,
jak bardzo wielka musiała być Ewangelia dla nich w ich sercu, że oni gotowi byli znosić to wszystko i głosić tą Ewangelię nadal. Was haben wir gerade gesungen? Co właśnie śpiewaliśmy? Dass es ein Vorrecht ist für Christus zu leiden. Że to jest przywilej cierpieć dla Chrystusa. Der Liederdichter hat das gut verstanden. Ten pisarz tej pieśni, on zrozumiał to dobrze. Paulus hat das gut verstanden. Paweł zrozumiał też dobrze. Und die anderen Apostel auch. I inni apostołowie zrozumieli to dobrze. Das Leben, der Dienst bezeugt das, wie groß der Herr und sein Wort sein muss. To życie, ta służba, ona świadczy o tym, dowodzi tego, jak wielki jest Pan. Und solche Ausdrücke finden wir weiter im 2. Korintherbrief, wo er von seinen Leiden spricht, die er freiwillig auf sich nahm. I takie różne wyrażenia znajdujemy też w 2. liście do Koryntian, gdzie Paweł opisuje przeróżne swoje cierpienia, przez które przechodził. Das Gestorbensein mit Christus immer zu verwirklichen. Aby cierpieć dla Pana, aby naszą śmierć w Chrystusie Jezusie cały czas urzeczywistniać. Wusste etwas über die Auferstehung. On aby kannte die Auferstehung. On wiedział, aby urzeczywistnić swoją śmierć w Chrystusie Jezusie, on wiedział o zmartwychwstaniu. On był przekonany o zmartwychwstaniu. Wie lang sind die Leiden? Jak długie są cierpienia? Sie sind endlich. Cierpienia są skończone. Und die Herrlichkeit unendlich. A chwała, wspaniałość jest nieskończona. Alles ist traurig hier. Bei so einer Schlussfolgerung. Wszystko jest smutne tutaj. Przy takich wnioskach, jakie mogliśmy wyciągnąć z nauki, że nie ma zmartwychwstania. Nein, die Behauptung ist nicht haltbar. Nie, takie przekonanie nie jest do utrzymania. Das Alte Testament hatte schon davon gesprochen, już Chrystus auferstehen würde. Już Stary Testament mówił o tym, Chrystus zmartwychwstanie. Jesaja 53, haben wir uns gestern daran erinnert, er würde sterben, er würde begraben werden, er würde auch auferstehen. Izajasza 53 też nam o tym mówiło, wczoraj też o tym mówiliśmy, że on umrze, on zostanie pogrzebany, a potem wstanie z martwych. Jetzt ist es wie ein Jubelruf in Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. I teraz w wersecie 20 naszego 15 rozdziału dochodzimy do tego wspaniałego zawołania, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych. Z martwych został. Es wurde in Vers 13 gesagt, Christus ist nicht auferweckt. W wersecie 13 czytaliśmy to i Chrystus nie został wzbudzony, skoro taka nauka. Genau das kann umgedreht werden. Christus ist auferweckt. Ale to dokładnie musi być odwrócone. Chrystus został wzbudzony. Es wurde in Vers 14 gesagt, die Predigt ist vergeblich. W wersecie 14 zostało powiedziane, bo w takim razie kazanie nasze jest daremne. Nein, die Predigt ist nicht vergeblich. Verändert Menschen. Ale nie. O jednak kazanie nie jest daremne. Ono zmienia ludzi. Es wurde gesagt, der Glaube ist vergeblich. I było powiedziane, wiara jest daremna. Nein, der Glaube stützt sich auf die Wahrheit Gottes. Ale nie. Wiara wspiera się na prawdzie Bożej. Es wurde gesagt, Paulus und die anderen sind falsche Zeugen Gottes. I zostało powiedziane, Paweł i ci wszyscy inni w takim razie byliby fałszywymi świadkami Bożymi. Nein, die Aussage ist nicht haltbar. Nie, ale to nie jest do utrzymania, do obronienia taka teza. Alle die Wahrheit. Bo oni wszyscy wspierają się na prawdzie. Der Glaube ist nicht nichtig oder zwecklos, wie es in Vers 17 heißt. I tak jak w wersecie 17, wiara jednak nie jest daremna. Sie verändert Leben, sie verändert Leben und gibt dem Leben einen Sinn. Bo jednak zmienia życie i nadaje życiu treść, nadaje życiu cel. Die Entschlafen sind nicht verloren gegangen. I ci, którzy zasnęli, nie poszli na zatracenie. Werset 18. Wir sind nicht die elendsten von allen Menschen. I my nie jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ze wszystkich ludzi. Sondern wir leben durch die Vorfreude auf die Zukunft. Bo żyjemy w radości na przyszłość, która na nas czeka.
Chrystus wird hier in Vers 20 als der Erste in den Schlafenden bezeichnet. W wersecie 20 Pan Jezus jest określony jako pierwiastek tych, którzy zasnęli. Es gibt das Fest der Erstlinge. Aha. Es gibt das Fest der Erstlinge, 3. Mose 23. Jest święto pierwocin w 1. Mosze 21. Und Erstling bedeutet, es gibt noch welche, die in der gleichen Weise folgen werden. A pierwocina lub pierwiastek, ten pierwszy, oznacza, że są również tacy, którzy za nim następują. Und jedes Herz, was den Jesus liebt, freut sich, dass der Erstling ist. Bo on nie jest jedyny, tylko jest pierwszy i później idą następni za nim. I tak Pan Jezus... I Pan Jezus cieszy się z tego, że on jest tym pierwszym, a za nim będą inni, będą następni. Der Jesus hat immer den Vorrat, nicht? Pan Jezus zawsze ma pierwszeństwo, czyż nie? Kann man kurz Kolosa dazu nehmen? Do tego przeczytajmy z Kolosa. Kolosa 1, vers 15. Z rozdziału pierwszego, werset 15. Da wird er genannt, die Erstgeborene aller Schöpfung. Tam jest nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia. Kolosa 1, vers 18. Ist er Erstling aus dem Tod. 18. Jest początkiem pierworodnym z umarłych. In Offenbarung 1, vers 5 haben wir den Erstling der Toten. A Koryntian 1, 5 mamy napisane, że on jest pierwszym z umarłych. Römer 8 haben wir den Erstgeborenen vieler Brüder. I wiemy, że w rodzinie on był... On był pierworodnym wielu braci. Und im Hebräer 1 haben wir auch noch mal, dass er der Erstgeborene ist in Verbindung mit dem tausendjährigen Reich. I w Hebrajczyków mamy też napisane, że jest pierworodnym, jeśli chodzi o tysiącletnie królestwo. In Vers 21 haben wir jetzt eine Begründung. A więc Pan Jezus zawsze ma pierwszeństwo w Słowie Bożym. W wersecie 21 mamy następnie powiedziane udowodnienie tego. Durch alle Menschen kam der Tod. Bo skoro przez jednego człowieka przyszła śmierć. Und auch durch einen Menschen gibt es die Auferstehung der Toten. Tak i przez jednego człowieka jest zmartwychwstanie. Römer 5, vers 12, dazu lesen. Z Rzymian 5, werset 12, do tego przeczytajmy. Haben wir die ähnlichen Gedanken? Podobne myśli tutaj są. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Da kam die Sünde, da kam die Tod, die Folge der Sünde, nicht? Tam przyszedł grzech i przyszła śmierć. Śmierć, następstwo grzechu. Aber jetzt durch die Gnade Gottes, dadurch, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, ale teraz przez łaskę Bożą, przez to, że Pan Jezus stał się człowiekiem, ist die Auferstehung der Toten. Teraz nas przyszło zmartwychwstanie tych umarłych. Das begründet er dann in Vers 22 weiter. I w wersecie 22 on dalej to uargumentuje. Durch Adam sterben alle. Przez Adama umierają wszyscy. Glaubende wie Ungläubige. Alle sterben, weil alle Sünder sind. Wszyscy umierają, wierzący i niewierzący, bo wszyscy są grzesznikami. Sie werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. I tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Diese zweite Aussage bezieht sich aber nicht auf alle Menschen, sondern nur auf die Glaubenden. Ale to ta druga wypowiedź odnośnie ożywienia odnosi się już nie do wszystkich ludzi, ale w Chrystusie odnosi się do wierzących. Die Ungläubigen, die werden einmal einen Körper bekommen und vor dem großen weißen Thron erscheinen müssen. Bo niewierzący również pewnego dnia otrzymają swoje ciało i przed wielkim białym tronem na sąd będą musieli się pojawić.
Warum bekommen sie einen Körper? Dlaczego otrzymają ciało? Um gerichtet zu werden. Aby zostać osądzonymi. Aber Gott nennt das nicht mehr Leben. Ale Pan Bóg nie nazywa tego już życiem. Sie gehen von dem Totenreich in die Hölle, an den Ort der ewigen Qual. Oni z Królestwa Umarłych, ze Świata Umarłych przechodzą, przejdą po tym sądzie do piekła, do miejsca wiecznych cierpień. Która śmierć. Przeczytajmy to miejsce z Księgi Objawienia. Offenbarung 20. Z rozdziału 20. Przeczytajmy wersety 11 do 15. Objawienia 20, 11 do 15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło, lub śmierć i kraina umarłych wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i kraina umarłych zostały, czy Hades, zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Diese Stelle macht deutlich, was wir vorher gesagt haben. To miejsce unaocznia to, co było powiedziane. Johannes sieht die Lebenden oder die Toten. Jan widzi tutaj Johannes sieht die Toten. Żywych czy umarłych? Sie stehen da vor dem großen weißen Thron. Nie. Jan widzi tutaj umarłych. I widziałem umarłych stojących przed wielkim białym tronem. Sie haben einen Körper bekommen? Oni mieli ciało, otrzymali ciało. Ale nie są już więcej jako żywi nazwani. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Wenn er stirbt, geht der Leib ins Grab. Kiedy umiera, to ciało idzie do ziemi. Und Geist und Seele gehen ins Totenreich. A dusza i duch idą do Królestwa Umarłych. Aber hier haben sie einen Körper bekommen und sie werden gerichtet nach den Werken. Also, die ewige Strafe ist unterschiedlich, je nachdem, was einer gemacht hat. A tutaj oni otrzymali ciało, nadal będąc umarłymi i przyszli na sąd, zostali osądzeni według tego, co czynili, według swoich uczynków. A więc również i wieczna kara jest różna w skali dla różnych ludzi. Ein zweites Kriterium ist, ist die Person im Buch des Lebens angeschrieben oder nicht. A drugie kryterium jest takie, czy ta osoba została zapisana w Księdze Życia, czy nie. Vor dem großen weißen Thron brauchen wir Lebende nicht mehr zu erscheinen. Przed wielkim białym tronem żyjący w ogóle nie muszą się pojawiać. Aber jeder, der nicht gesagt hat, o Gott, sei mir, dem Sünder gnädig, wird dort erscheinen müssen, ob er will oder nicht. Ale każdy, kto nie zawołał, o Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, każda taka osoba będzie musiała pojawić się przed tym tronem. Dann zeigt in Vers 23, jeder wird nach seiner eigenen Ordnung dort auferstehen. I tak wracając do 15 rozdziału, pierwszy o Koryntian, 23 werset, Paweł mówi, tak każdy w swoim czasie porządku, każdy w swoim porządku zostanie wzbudzony z martwych. To jest erstmal Chrystus, der Erstling. Po pierwsze, Chrystus, ten pierworodny. Das haben wir in Vers 20 gehabt. Ten pierwiastek. To mieliśmy w wersecie 21. Dann, die des Christus sind bei seiner Ankunft. Dann, die des Christus sind bei seiner Ankunft. I następnie
Ci, którzy do niego należą. Was meint jetzt Ankunft? Das meint Entrückung. Ankunft haben wir sowohl für die Entrückung, wie auch für das Wiederkommen des Herrn Jesus und Machtentätigkeit. W wersecie 23. Następnie ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. W czasie Jego przyjścia, co ma na myśli Paweł tutaj? Paweł ma na myśli pochwycenie. Die Auferstehung hat drei Phasen. A więc zmartwychwstanie ma trzy fazy, czy trzy etapy. Ich muss besser sagen, die erste Auferstehung hat drei Phasen. Muszę jeszcze to doprecyzować. Pierwsze zmartwychwstanie ma trzy etapy. Die Auferstehung des Herrn Jesus. Po pierwsze, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dann, wenn der Jesus wiederkommt, werden alle Glaubenden auferstehen. Następnie, kiedy Pan Jezus przyjdzie na tę ziemię znowu, w czasie pochwycenia, wszyscy wierzący, którzy umarli na tej ziemi, zostaną zmartwychwzbudzeni. Und dann gibt es noch eine Auferstehungsphase. I jeszcze trzeci etap tego zmartwychwstania. Die Märtyrer aus der Drangsalzeit werden auferweckt werden. Die Märtyrer aus der Drangsalzeit. Męczennicy z czasu ucisku będą również zmartwychwzbudzeni. O tym też mówi Księga Objawienia, 20 rozdział. Podczas tego pierwszego zmartwychwstania będą również męczennicy z czasu ucisku wzbudzeni. Paulus überspringt jetzt diese und sagt einfach in Vers 24 dann das Ende. A Paweł ten etap tutaj pominął, przeskoczył i powiedział, potem nastanie koniec. Er spricht von dem Reich. I mówi o Królestwie. Da denkt er an das tausendjährige Reich, wo Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit hier auf dieser Erde regieren wird. To mówiąc tu o Królestwie, mówi o Królestwie tysiącletnim, kiedy Pan Jezus w chwale i z mocą będzie królował na tej ziemi przez tysiąc lat. Wir gehören heute auch zum Reich. My dzisiaj również należymy do Królestwa. Das Reich ist immer auf der Erde. To Królestwo jest na ziemi. Es wird nach himmlischen Prinzipien gelebt. I według niebiańskich zasad tutaj na ziemi jest urzeczywistniane, czy żyje się w nim. Weil man sich in diesem Reich zu Gott und seinen Prinzipien bekennt. Bo my co do zasady należymy do tego Królestwa Bożego, co do zasady jesteśmy częścią tego Królestwa. Aber dieses Reich ist verborgen. Wir sind ein Teil davon. Ja. Ale jest, można powiedzieć, teraz cały czas jeszcze zakryte, niewidoczne, nieobjawione. Aber dann in diesem tausendjährigen Reich wird das sichtbar sein für jeden Menschen. Ale w tysiącletnim Królestwie to Królestwo będzie widoczne na tej ziemi, będzie objawione jawnie przed wszystkimi ludźmi. Chrystus wird alles in Gerechtigkeit, in Macht regieren und zum Abschluss führen. Bo Pan Jezus będzie władał nad tą ziemią w chwale, w mocy, w sprawiedliwości. Das tausendjährige Reich wird dadurch gekennzeichnet sein, dass Gerechtigkeit herrschen wird. Tysiącletnie Królestwo jako zwieńczenie całego istnienia tej ziemi będzie nacechowane tym, że te ostatnie tysiąc lat będą widziane jako rządy sprawiedliwości i Pana Jezusa. Keine Gewalt kann sich ihm gegenüber durchsetzen. I żadna przemoc, żadna siła wobec niego nie może się ostać. Vers 14 sagt, er muss herrschen, bis alle Feinde unter seinen Füßen gelegt sind. Werset 14 mówi, on musi. 24. On, werset 24 mówi, że on musi rządzić, aż zniszczy wszelką zwierzchność oraz władzę i wszelką moc. Er hat als Mensch den Auftrag von Gott dazu bekommen. On, 25. werset to mówi, on jako człowiek dostał takie zadanie. Und er wird es geachtet, Gott übergeben. I tak odda to wszystko Panu Bogu. Der letzte Feind ist der Tod.
ostatnim wrogiem, nieprzyjacielem jest śmierć. Auch der wird einmal abgeschafft werden. I ona zostanie usunięta. Gott hat alles seinen Füßen unterworfen. Pan Bóg wszystko poddał pod jego stopy. Er ist der oberste Herrscher auf dieser Erde. On jest tym największym, najwyższym władcą na całej ziemi. In Vers 27 sagt er, dann ist natürlich Gott selbst nicht unterworfen. I werset 27 mówi nam o tym, że Pan Jezus jest władcą wszystkiego, natomiast wszystko jest jemu poddane, natomiast sam Pan Bóg nie jest poddany. Gott hat dem Herrn Jesus als Mensch diese Macht gegeben, das alles in Ordnung bringen soll. W tej relacji Bóg i człowiek, Pan Bóg Panu Jezusowi jako człowiekowi wszystko oddał pod jego stopy. Und somit ist klar, dass Gott nicht unterworfen ist. I w tej relacji Bóg-człowiek oczywiste jest to, że skoro wszystko jest poddane pod stopy Pana Jezusa, to sam Bóg nie jest poddany pod jego stopy. Ist noch jemand nicht unterworfen? Czy jest ktoś jeszcze, kto nie został poddany? Ja. Es gibt noch jemand, der nicht unterworfen ist. Epheser 1, nicht? Der Teufel? Nein, der Teufel ja, nicht. Epheser 1, wo es um den Ratschluss Gottes geht, da wird gezeigt, dass die Glaubenden in der Gnadenzeit mit ihm herrschen werden. Ja. Also, Christus ist Gott unterworfen. Klar. A więc Chrystus jako człowiek jest poddany Bogu. Und es gibt noch etwas, was ihm unterworfen ist. Ihm nicht unterworfen. Ja. I jest jeszcze coś, co o czym wiemy z innego miejsca w Słowie Bożym, że nie jest poddany Panu Jezusowi jako człowiekowi. Das ist die Brautgemeinde Jesu Christi. Alle Glaubenden der Gnadenzeit sind an seiner Seite, sind nicht ihm unterworfen. To są wierzący czasu łaski. To jest oblubienica Chrystusa. Die Schrift sagt, sie herrscht mit ihm. O której jest napisane, że będzie rządzić razem z nim, będzie u jego boku. Die Versammlung ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Bo zgromadzenie jest pełnią tego, który wszystko wypełnia. I tak oblubienica nie będzie jemu poddana, tylko będzie obok niego. Vers 28, Gott selbst, der Sohn selbst wird unterworfen sein. I werset 28, i sam Syn będzie poddany temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg wszystkim był we wszystkim. Damit Gott alles in allem sei. Aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Alles ist in Übereinstimmung damit Gott. Wszystko jest w zgodzie z Panem Bogiem. Und alles wird den Charakter auch göttlicher Anerkennung tragen. I wszystko będzie miało charakter poddania się Bogu albo uznania Boga. Wszystko będzie uznawało Pana Boga. Ähnlich war es bei der Schöpfung. Nie będzie sprzeciwów. Alles war sehr gut. I widzimy, że podobnie było na samym początku. Genau wie Gott es haben wollte. Przy stworzeniu. Tam widzimy, że wszystko było dobre. Wszystko było dokładnie tak, jak Pan Bóg to chciał i tak Pan Bóg to uczynił. Kam die Sünde nicht, alles ist ruiniert worden. I wtedy przyszedł grzech na świat i wszystko zostało zrujnowane. Aber Gott wird auf eine weit höhere Art und Weise verherrlicht werden, dann in der Zukunft. Ale Pan Bóg będzie jeszcze bardziej uwielbiony, wywyższony w przyszłości, kiedy to wszystko przywróci do porządku. Wir dürfen dazugehören. I my będziemy mogli w tym uczestniczyć. Allein ein Ausschluss der Gnade Gottes. Jest to tylko i wyłącznie akt Bożej łaski. Dann wird er seine Versammlung darstellen, ohne Flecken, ohne Runzel. I tam on swoje zgromadzenie przedstawi jako czyste, bez zmazy, bez żadnej skazy. Gottes Liebe, aber auch seine Heiligkeit und Gerechtigkeit sind vollkommen zum Ziel gekommen. Boża miłość wtedy, Jego wspaniałość i sprawiedliwość dojdą do pełni.
Mit Vers 29 kommen wir zum dritten Abschnitt. Pierwszy mi się do Koryntian w 15 rozdziale, w wersecie 29 zaczynamy nowy fragment. Wyjście gesagt, im vierten Abschnitt. Nowy czwarty fragment tego rozdziału. Aber dieser vierte Abschnitt, der schließt im Grunde genommen an den zweiten an. Ale ten czwarty fragment w tym rozdziale zaczyna się tak naprawdę już w drugim fragmencie tego rozdziału. An die Argumente von Vers 18 und 19. W argumentach z wersetu 18 i 19. Hier Vers 29 geht es jetzt um die Bedeutung der Herausauferstehung. 29? Ja, 29. I tutaj od wiersza 29 chodzi o znaczenie tego zmartwychwstania. Da wurden also offensichtlich welche getauft anstelle derjenigen, die gestorben waren. Tam. Tam byli tacy, którzy dla umarłych lub za umarłych chrzcili się. Im Namen des Todes? Im Namen von jemandem Todes? Okay. Da waren Gläubige und einige waren gestorben. Tutaj w 29 wersecie jest mowa o takich, którzy chrzcili się za umarłych, a więc byli wierzący i niektórzy poumierali. Und jetzt waren jüngere Gläubige, die haben gesagt, wir möchten gerne getauft werden. Aha, i jüngere Gläubige haben gesagt, wir möchten gerne getauft werden. I młodsi powiedzieli, my chcemy chętnie się ochrzcić. Ktoś młodszy. Ich denke, in Bogatynie ist es auch so. Myślę, że w Bogatynie też tak jest. Das ist schön. To jest piękne, kiedy ktoś chce się ochrzcić. Da freuen sich die Geschwister. I wszyscy się cieszą. Denn mit der Taufe dokumentieren wir, dass wir uns öffentlich auf die Seite des Herrn Jesus stellen möchten. I przez chrzest publicznie udokumentujemy to, że chcemy stanąć po stronie Pana Jezusa. Mit dem Herzen wird geglaubt, haben wir gestern gesehen. Sercem wierzy się. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. I ustami wyznaje się ku zbawieniu. Da gibt es noch eine Handlung, die Taufe, durch die wir dokumentieren, zu dem Herrn Jesus hören. I jest jeszcze jeden czyn, chrzest, gdzie przez chrzest udokumentowujemy to, że należymy do Pana Jezusa, ogłaszamy to publicznie. Und dieses öffentliche Zeichen ist dann auch für die Ungläubigen deutlich. I ten publiczny znak, chrzest, jest również widoczny i widoczny dla niewierzących. Również niewierzący widzą to. Denn man bekennt sich zu dem Herrn Jesus, der gestorben ist. Ktoś wyznaje się do Pana Jezusa, który umarł. Przyznaje się do Pana Jezusa. Paulus sagt, das hat ja gar keinen Zweck dann, wenn der Jesus nicht auferweckt ist, brauchen wir doch auch gar nicht an der Taufe. I Paweł tutaj mówi, jeśli ktoś wyznaje Pana Jezusa, który umarł, to w takim razie nie ma sensu chrzcić się. Und diese jüngeren Getauften zeichnen jetzt auch mit den anderen, dass sie an Jesus lieb haben. Die jüngeren Getauften, die zeichnen jetzt auch, die alten, dass sie an Jesus lieb haben. I tutaj ci młodsi wierzący, oni również pokazują to tym starszym, że miłują Pana Jezusa. Wenn die Auferstehung keinen Sinn hat, wenn es sie nicht gibt, dann braucht das nicht geschehen. A jeśli zmartwychwstanie nie istnieje, to w takim razie nie ma to sensu. Paulus sagt in Vers 20, wir selber werden jede Stunde in Todesgefahr sein. Paweł w 30 wersecie mówi, my sami w każdej godzinie jesteśmy w niebezpieczeństwie śmierci. Dann zeigt in Vers 31, dass er von Römen spricht.
I w 31 wersecie mówi on o chlubie, chlubieniu się. Lesen wir aus 2. Korinther 7 eine Stelle dazu. Przeczytajmy z 2. Korinther 7 jedno miejsce. Werset 4. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was. Pełen jestem pociechy i nadal obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. To jest rührend, wenn du darüber nachdenkst. Ta chluba. U Korinth war so manches nicht in Ordnung. W Koryncie było nie wszystko w porządku. Doch hat Paulus positiv über Korinth gesprochen. A mimo to Paweł tak dużo pozytywnych rzeczy mówił o Koryncie. Er hoffte, dass diese positive Aussage sich auch immer wieder bestätigen würde. I tutaj on miał nadzieję, że zawsze miał nadzieję, że to jego pozytywne, co on mówił o Koryntianach, będzie potwierdzone, kiedy ktoś tam się pojawi. No eine Stelle aus Römer 8, Vers 36. I jeszcze jedno miejsce z Rzymian 8, 36 werset. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Sie waren in den Augen der Menschen solche, die Schafe glichen, die für den Tod präsentiert waren, die geschlachtet werden sollen. Oni w oczach ludzi byli takimi, których porównuje się do owiec, takich, którzy byli przeznaczeni na to, żeby zostać zabitymi. Er gründet seine Hoffnung im Hinblick auf die Korinther auf Jesus Christus. Paweł dalej utwierdza swoją nadzieję, którą ma w stosunku do Koryntian, tą nadzieję utwierdza Panu Jezusie. Vers 32 spricht er von seinen Leiden. Werset 32 pisze o swoich cierpieniach. Menschen hatten sich wie wilde Tiere verhalten in Ephesus. Gdzie w Efezie na przykład ludzie nastawali na nich i zachowali się jak zwierzęta dzikie. Apostelgeschichte 19 lesen wir den Aufstand dort. I również czytamy to w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale. Und er nimmt dieses Beispiel und sagt, was nützt es? I on bierze ten przykład i mówi, po co to wszystko? Wenn Tote nicht auferstehen. Skoro martwi nie wstają z martwych. Wenn wirklich Tote nicht auferstehen, dann können wir es genauso machen wie die Welt. Bo skoro umarli nie są wzbudzeni, to moglibyśmy czynić tak samo jak cały świat. Wie macht es die Welt? Die sagt, lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. I co on tutaj mówi? Co robi świat? Jedzmy i pijmy, bo jutro umrzemy. Das heißt, man lebt den Lüsten. A więc żyje się pożądliwościami swoimi. Man lebt gewissermaßen für die Gegenwart. Żyje się dla tu i teraz, dla teraźniejszości. Während Christen ausgerichtet sind auf die Zukunft. A przecież chrześcijanie są skierowani, są nastawieni i skierowani na przyszłość. Ich przedmiotem obserwacji jest przyszłość. Das kann nicht sein. I przecież tak nie może być. Menschen, die den Herrn kennen, die Golgatha kennen, die Zukunft kennen, die müssen auch eine andere Vorgehensweise haben. Tak nie może być, żeby ludzie czynili to na darmo. Wierzący, którzy znają Pana, kochają Pana, wiedzą, co się stało na Golgocie. Er warnt sie also jetzt vor den Verführern. On ostrzega tych ludzi przed zwodzicielami. Ihr kennt ja auch den Satz, steter Tropfen höhlt den Stein. Na pewno znacie takie przysłowie, kropla drąży skałę, albo taka stale spadająca, powtarzająca się kropelka, która cały czas pomału drąży skałę.
Ein Tropfen kann dem Stein nichts anhaben. Bo kropelka nie może nic zrobić kamieniowi. Der Stein ist ja hart, widerstandsfähig. Bo kamień jest mocny i stawia opór. Aber wenn immer wieder Tropfen kommen, nicht, dann verändert sich der Stein auch schließlich. Ale jeśli te kropelki jedna za drugą cały czas spadają przez odpowiednio długi czas, to ostatecznie kamień również Paulus zmienia się. Vor den Verführern und der Verführung. Paweł ostrzega przed zwodzicielami i przed zwodzeniem. Wenn wir ihnen Gehör geben, dann kommen wir schließlich dahin, wo wir gar nicht hin wollen. Zwiedzeniem. Bo jeśli wpuścimy ich, to ostatecznie zwiodą nas tam, gdzie tak naprawdę w ogóle nie chcieliśmy się znaleźć. Schließlich glauben wir sogar das, was die Verführer sagen. Ostatecznie, jeżeli pozwolimy im, to sami ostatecznie uwierzymy i znajdziemy się tam, gdzie oni są. Ein Beispiel aus kürzer Vergangenheit. Ein Beispiel aus kürzer Vergangenheit. To jest taki przykład sprzed niedawnego czasu. Geschwister, die mit uns des Weges waren, haben sich gewisse Videos angeguckt. Niedawno rodzeństwo, które wierzący, którzy byli razem z nami na jednej drodze, zajęli się jakimiś tam różnymi filmikami. Da wurde sugeriert, i dass ein Christ, wenn mit dem Herrn wandelt, nicht krank wird. I w tych filmikach było bardzo dużo, w tych filmach było bardzo dużo o tym mówione, że jak chrześcijanin idzie z Panem, to on nie powinien nawet zachorować. Die Brüder haben sich viel Mühe gegeben, haben ein Beispiel aus dem Neuen Testament gezeigt, dass glaubende, treue Männer krank geworden sind. I bracia, pomimo tego, że starali się bardzo przedstawić, jak to jest w Słowie Bożym i pokazywali, że nawet wierni, wierzący, kroczący za Panem również chorowali. Aber wenn man sich sowas anguckt, immer wieder, dann kommt man zu falschen Schlussfolgerungen. Ale jeśli coś takiego przekonującego ogląda się znowu i znowu i znowu kolejny raz, to ostatecznie dochodzi się do przekonania, że tak rzeczywiście jest. Er sagt, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. On mówi, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Es kommt darauf an, mit wem wir Kontakt haben. A więc chodzi również o to, z kim mamy kontakt. Ist ein Kontakt sinnvoll? Sind es Geschwister, die den Herrn ehren möchten und sein Wort? Czy twój kontakt w duchowy sposób, twoje kontakty są sensowne? Czy masz kontakty z osobami, czy pozwalasz wpływać na siebie osobom, które są wierzące, żyją dla Pana, chcą podążać za Panem? Der Herr und sein Wort sind zu unterscheiden, aber niemals zu trennen. Pan i Jego Słowo są, należy rozróżniać Pana i Jego Słowo, natomiast nigdy nie należy ich rozłączać. Wir sehen an dieser Stelle auch gute Sitten. Gute Gewohnheiten ist etwas Wertvolles, sollten wir beibehalten. I widzimy tutaj, że dobre obyczaje, dobre zwyczaje są wartościowe i powinniśmy je pielęgnować, zatrzymać je u siebie. Dann haben wir Aufforderung in Vers 34. I następnie w wersecie 34 mamy takie wymaganie wobec nas. Manchmal lassen wir uns Aufforderungen weniger gut gefallen. Czasami wymagania wobec nas nie podobają nam się. Aber Paulus macht es im Auftrag des Herrn. Ale Paweł czyni to z polecenia Pana. Denn er sagt ihnen ganz klar, das, was ich jetzt im Augenblick mache, das ist nicht gut. Kiedy on mówi im, słuchajcie, to co teraz tu robicie, to jest niedobre. Werdet rechtschaffen. Opamiętajcie się. Mach das, was richtig ist, auf die richtige Art und Weise. Opamiętajcie się nareszcie
I róbcie to, co jest prawidłowe, w sposób prawidłowy. Das können wir natürlich nur immer wieder überprüfen durch das Wort Gottes. Oczywiście możemy to zawsze, co jest tam mówione, sprawdzać w zgodzie z Słowem Bożym. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. I w Słowie Bożym jest napisane, że wszystko jest dozwolone, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erlaubt. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Es ist nicht zu Ehre des Herrn. A więc nie wszystko jest na chwałę Pana. Nächste Aufforderung, seid nüchtern. Następne wymaganie wobec nas. Bądźcie trzeźwi. Wenn ich nüchtern bin, dann sage ich nicht von der Mücke, dass ein Elefant ist. Umgekehrt. Kiedy jestem trzeźwy, to nie opowiadam dziwnych rzeczy. Was ganz kleines, ist aber was ganz großes. Umgekehrt. Okay. A więc jeżeli coś... Jeżeli jestem trzeźwy, to nie mówię o czymś małym jako o czymś wielkim, ani o czymś wielkim jako coś nieznacznego. Tylko mówię tak, jak jest. Es ist hochinteressant, wie oft die Schrift uns auffordert, nüchtern zu sein. I jak często, jest to bardzo interesujące, jak często Słowo Boże woła do nas, przemawia do nas, bądźcie trzeźwymi. Petrus sagt, seid nüchtern zum Gebet. Piotr mówi, bądźcie trzeźwi w modlitwie lub do modlitwy. Kann ich beim Gebet unnüchtern sein? Czy w modlitwie można być nietrzeźwym? Natürlich. Oczywiście. Wenn man im Heiligtum Gottes ist, wenn man den Herrn vor sich hat, dann kann man nicht unnüchtern sein. Kann man auch nicht sündigen, nicht? Oczywiście, jeśli ktoś jest w modlitwie, jeśli ktoś chce przychodzić do świętego miejsca Pana, jeżeli ktoś ma społeczność z Panem, to nie może być nietrzeźwym. Die dritte Aufforderung, sündig nicht. Das geht um geistliche Nüchtern. Więc chodzi tutaj o taką duchową trzeźwość naszą. Sündig nicht. Następnie mówi, nie grzeszcie. Ich bin sündigen, wie in Gedanken. Jak szybko potrafimy zgrzeszyć w myślach. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Christus. Seit 2. Korinther 10. 2. Korinther 10 powinniśmy każdą naszą myśl poddać, podporządkować pod Pana. Wenn wir die Gedanken laufen lassen, dann kommen Worte daraus. Aus den Worten kommt da. Jeśli my pozwolimy naszym myślom, aby biegły i nie będziemy się powstrzymywać, to następnie przerodzi się to w słowa, a następnie... Und indem man sich solchen Aussagen öffnet, es gibt keine leibliche Auferstehung, ist es Sünde. I jeśli ktoś na przykład z taką myślą występuje i mówi ją głośno, na przykład, że nie ma zmartwychwstania, to jest to grzech. Denn zunächst war es ein Gedanke, dann waren es Worte und dann haben wir gesehen, welche katastrophalen Auswirkungen das hat. Sie sagen, Essen und Trinken, das ist alles. Na początku to były tylko myśli, ale potem przerodziło się to w słowa i potem widzimy, jakie to miało tragiczne w skutkach konsekwencje. Oni po prostu usiedli, zaczęli jeść i pić. Paulus hat sittliche Autorität, er spricht natürlich geleitet durch den Geist Gottes. I Paweł miał autorytet, ale również mówi tutaj przez Ducha Bożego. Er sagt, ihr seid in Unwissenheit über Gott. Etliche sind in Unwissenheit über Gott. Vers 34 im Plus. Werset 34 na końcu. Bo niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Wie traurig ist das, wenn Gott uns das sagt. Jakże smutne jest to, kiedy, co prawda przez Pawła, ale Pan Bóg musi nam to powiedzieć. On mówi, nie znają Boga, nie znacie Boga, dla waszego zawstydzenia to mówię. Ihr Zustand war so schlecht, dass sie sich für den Zustand hätten schämen sollen. Wasz stan był na tyle tak zły, że powinniście się wstydzić.
ab Vers 35 wird dann gesagt, wie die Herausauferstehung passiert. W wersecie 35 będzie, jest powiedziane, jak to zmartwychwstanie się stanie. Wieder greift zunächst das Argument dieser Menschen auf, wie in Vers 12, die etwas Falsches sagten. Tutaj znowu on tak jakby chwyta się tego argumentu z wersetu 12, gdzie ludzie mówili to kłamstwo na temat zmartwychwstania. Heißt hier, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Leib kommen sie? I on tutaj chwyta się tego argumentu, pytając, jak bywają wtedy wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Der Verstand kann das nicht verstehen. Rozum nie jest w stanie tego zrozumieć. Das ist zu hoch für uns. Dla nas jest to po prostu za wysoko. Auch die Biologen und die Mediziner wissen nicht, wie ein Kind im Mutterleib letzten Endes sich entwickelt. I ostatecznie również i dzisiejsi biolodzy i naukowcy nie wiedzą, jak ostatecznie dochodzi do powstania nowego życia i jak rozwija się dziecko w łonie matki. Deshalb heißt es in Hebräer 11, durch Glauben verstehen wir. Dass die Welt durch Gottes Wort bereitet. W Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy, że przez wiarę dopiero rozumiemy. Und was ist die Antwort auf diese rhetorische Frage? I jakie Paweł daje tu odpowiedzi na te retoryczne pytania? Paulus sagt du tue. Paweł mówi, werset 36, niemądry. Wir kennen diesen Ausdruck aus Psalm 14, da wird es gesagt im Hinblick auf einen ungläubigen Menschen. I znamy to określenie z psalmu 14. Tam ten, to określenie jest użyte w stosunku do niewierzących ludzi. Der sagt da in seinem Herzen ist kein Gott. Który mówi w swoim sercu, nie ma Boga. Und er sagt Gott, du bist ein Tor. A Pan Bóg mówi, ty jesteś głupi. Aber dann wird hier erklärt, was passiert. I następnie tutaj jest powiedziane, co po kolei się dzieje. Was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. To, co siejesz, nie ożyje, jeśli najpierw nie obumrze. Paulus hat jetzt den Landwirt vor sich, der übers Feld geht und den Samen ausstreut. Paweł tutaj przedstawia to w przykładzie po prostu siewcy, który idzie przez pole i sieje, rozsypuje ziarno. Und neues Leben kommt nur dadurch zustande, dass Samen ausgesät wird und diese Samen stirbt. I nowe życie powstaje przez to, że ziarno zostaje rozsypane, wysiane i to ziarno umiera najpierw. Leben gibt es nur durch Tod. A więc życie powstaje tylko przez śmierć. Vers 37. Werset 37. Was du siehst, ein der Leib, der werden soll, sondern nacktes Korn. To, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz kołem ziarnem. Das verstehen wir alle gut. To wszystko rozumiemy. Das eine ist das Korn und das andere ist der Halm und schließlich die Erde dran. Völlig anders. Rozumiemy, że to nie jest to samo ciało, że jedno, co siejemy, to jest ziarenko, a to, co z tego wyrasta, to jest roślina. Vers 38. Gott gibt den Leib, wie er gewollt hat. Werset 38. Bóg daje mu ciało, jakie chce. Es ist der souveräne Wille Gottes. To jest suwerenność Boga. Er gibt, er definiert, was aus diesem Samenkorn hervorkommen soll. To on daje, on definiuje, co z tego danego ziarna ma powstać. So wird es auch mit dem neuen Leib sein. I tak jest również z nowym ciałem. Der neue Leib, den wir bekommen, ist nur durch den Tod dadurch in der Lage, erneuert zu werden. To nowe ciało, które otrzymujemy tylko i wyłącznie przez śmierć. Er wird auf eine weit höhere Art und Weise sichtbar werden. Tylko i wyłącznie przez śmierć może zostać nam dane i auf eine weit höhere Art sichtbar werden.
wird viel schöner werden. Okay, a więc to ciało, które my otrzymamy, będzie dużo, dużo piękniejszym czy wyższego rodzaju ciałem. Aber es bleibt immer die gleiche Persönlichkeit. I to będzie inne, nowe ciało, ale będzie to nadal ta sama osobowość. Dann zeigt ihr Vers 39, nicht alles Fleisch ist das Gleiche. Es geht also jetzt ab Vers 39 um Tiere und Menschen. I w wersecie 39 czytamy dalej, że nie każde ciało jest takie same i tutaj dalej jest mowa o ludziach i zwierzętach. Vers 40, es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Werset 40, są ciała niebieskie lub niebiańskie, można było powiedzieć, i ciała ziemskie. Der irdische Leib, den wir jetzt haben, der ist prädestiniert für die Gegenwart, für die Zeit. To ziemskie ciało, które my teraz mamy, ono jest przeznaczone dla teraźniejszości, na ten określony czas. Der himmlische Leib ist für die Herrlichkeit bestimmt. A niebiańskie ciało jest przeznaczone do wspaniałości. Und es wird gezeigt, dass auch unterschiedliche Herrlichkeiten da sind. Do chwały. I jest również pokazane, że są różne rodzaje chwały czy blasku. Die himmlischen Elemente, von denen hier gesprochen wird, sind Sonne, Mond und Sterne. Te, w 41 wersecie te niebieskie czy niebiańskie elementy, które są tutaj opisane w 41 wersecie, to jest Słońce, Gwiazdy i Księżyc. Das macht Vers 41 deutlich. Es ist von Herrlichkeit die Rede. I tutaj jest mowa o blasku, czy o chwale. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, die Ausdehnung verkündet sein Ende Werk. Psalm 19. Werset 19, gdzie jest mowa o tym, że dzieła Pana opowiadają Jego chwałę. Und das ist hochinteressant. Denn die ganze Schöpfung seufzt unter Natur, unter Geburtsfrieden. Römer 8. I bardzo ciekawe jest to, co czytamy w Rzymian 8, że ten, któremu całe stworzenie ma być poddane. Beide sehen wir heute noch. Wir gehen in den Garten und freuen uns an den frischen Blumen. Römer 8. Geburtsferien. Die Schöpfung ist in Geburtsferien. Sie möchte frei werden. So. Że całe stworzenie wzdycha. Die Schöpfung zeigt die Herrlichkeit Gottes. Stworzenie pokazuje chwałę Bożą. Obwohl die Sünde Einzug gehalten hat. I pomimo tego, że grzech wszedł w stworzenie, auf der anderen Seite ist alles durch Jesus Christus und für ihn gemacht worden. Kolosser 1. Z drugiej strony wszystko jest uczynione przez Pana Jezusa i dla Niego. Und der Jesus freut sich an der Schöpfung auch heute noch. I Pan Jezus cieszy się z tego stworzenia cały czas, jeszcze i dziś. Wir freuen uns auch. I my również możemy się z tego cieszyć. Aber wenn der Fluch einmal von der Schöpfung genommen wird, wird sie natürlich in weit größerer Schönheit erstrahlen. Ale kiedy to przekleństwo grzechu będzie zabrane ze stworzenia, to wtedy będzie ono dużo piękniejsze. Der letzte Teil Satz von Vers 41, den finde ich auch sehr beeindruckend. Bardzo. Da ist es, es unterscheidet sich Stern von Sternenherrlichkeit. Bardzo dotyka mnie ostatnie zdanie 41 wersetu, gdzie jest napisane, że gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Psalm 147 sagt, dass Gott die Zahl der Sterne zählt. W Psalmie 147 jest napisane, że Pan Bóg liczy liczbę gwiazd. Die Zahl ist so groß, dass kein Mensch sie fassen kann. A liczba jest tak duża, że żaden człowiek nie jest w stanie jej policzyć. Natürlich. Die Summe wird heute von Experten angegeben zwischen 10 hoch 25 oder 10 hoch 22. I oczywiście dzisiaj suma, liczba tych gwiazd
jest szacowana przez ludzi jako liczba 10 do np. 25 potęgi lub 10 do potęgi 22. To są matematyczne ausdrücke, also na 1 und dementsprechend 0 dahinter. A więc to jest takie matematyczne wyrażenie tego, ile to jest zer za tą jedynką, więc jedynka i na przykład 22 czy 25 zer. Aber kein Mensch kann die Zahl nennen, eins nach dem anderen. Ich bin erzählen würde, würde früher sterben, als dass er die letzte Zahl erreicht hat. Tak, ale gdyby człowiek miał te wszystkie liczby wypowiedzieć, jedna po drugiej, wszystkie te liczby wypowiedzieć, aż dojdzie do tej pełnej sumy, to umarłby, zanim by to wszystko powiedział, tak duża jest ta liczba. Aber nicht nur die Zahl ist unwahrscheinlich groß, sondern auch diese Stelle sagt, es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. I człowiek nie może też rozumem objąć tej liczby, jak ona wielka jest. I nie tylko ta liczba jest niewyobrażalnie wielka tych gwiazd, ale również mamy tutaj napisane, że gwiazda od gwiazdy różni się jasnością, są różne. Dementsprechend hat Gott jedem Stern einen speziellen Namen gegeben. A to można byłoby powiedzieć, że Pan Bóg tak jakby każdej gwieździe z osobna nadał inne imię. Wenn wir darüber nachdenken, wie groß wird unser Schöpfer Gott. Możemy rozmyślać o tym, jak wielki, nieskończenie wielki jest nasz Stworzyciel, Pan Bóg. Vers 42. Jetzt kommt die Schlussfolgerung, so auch die Auferstehung der Tod. Werset 42. Teraz jest podsumowanie. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Er sagt, es wird gesät in Verwesung. On mówi tutaj, że ono jest siane w skażeniu. Der Bauer ist unterwegs und sät den Samen. Ten rolnik jest w drodze i sieje, wysiewa ziarno. Der Same hat den Charakter von Verweslichkeit in sich. To ziarno ma charakter von Verweslichkeit. Also, der verändert sich. To ziarno ma charakter zmiany w sobie. Ono będzie się zmieniać. Und jetzt kommt die Gegenüberstellung. Wird auferweckt in Unverweslichkeit. I to, więc to ziarno ma jest naznaczone tym skażeniem, że ono obumrze, ale teraz jest pokazane przeciwstawieństwo tego, że będzie wzbudzone, nieskażone. Da wird ein Kind geboren, du hast eine Freude daran. Na przykład, kiedy rodzi się dziecko, masz radość z tego. Das spricht von Leben, von Kraft, von Freude. Bo to mówi nam o życiu, o sile, o mocy Bożej, o radości. Aber wissen alle, den Keim der Verweslichkeit hat es in sich. Ale my wszyscy mamy skażenie w sobie. Von Verwesung als solchem sprechen wir erst, wenn jemand den letzten Abendzug getan hat. Von Verwesung selbst sprechen wir an für sich erst dann, wenn er einen letzten Abendzug getan hat. O skażeniu mówimy wtedy, kiedy... Są się akustycz was Adam? Wo ist Adam getankt? Nein. Verweslich sind wir immer. Ja. Schon wenn wir geboren sind. Aber wenn wir den letzten Atemzug hier getan haben, dann verwest der Körper praktisch. Wenn wir sterben, dann verwest er. A więc jesteśmy dotknięci skażeniem od początku. Jesteśmy w tym stworzeniu, które zostało przeklęte przez grzech. Natomiast skażenie dotyka nas tak naprawdę ostatecznie dopiero kiedy umrzemy. Skażenie dotyka nasze ciało. Paulus sagt, es ist absolut vorbei dann. I Paweł mówi w tym sensie, skoro nie byłoby zmartwychwstania, to byłoby to już po wszystkim. Po prostu ciało umiera, dostaje skażenia, rozkłada się i koniec. Es gibt keine Verweslichkeit, keine Veränderlichkeit in dem Sinne mehr. I w tym sensie nie byłoby żadnej zmiany, żadnego powstania czegoś nowego. Welch ein gewaltiger und schöner Unterschied hier. Cóż za potężna różnica tutaj jest.
Es wird gesät in Unehre. Tutaj jest, kiedy sieje się w słabości albo nie w niechwale. Das ist keine Ehre, nicht? W niesławie. Wenn man so weggeworfen wird wie so ein Samenkorn. W niesławie to nie jest chwalebne, kiedy coś jest wyrzucane, prawda? Aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Ale on tutaj mówi, że bywa wzbudzone w chwale. Es wird gesät in Schwachheit. I sieje się w słabości. Wie schwach ist ein kleines Kind? Jak słabe jest małe dziecko. Aber diese Schwachheit wird durch Kraft ersetzt werden. Ale będzie wzbudzone w mocy. Wird auch, es wird gesät ein natürlicher Leib. I sieje się jako ciało cielesne lub naturalne. Aber es wird auferweckt ein geistiger Leib. Ale wzbudzone ciało duchowe. Sag mal, wann wird denn gesät? Kiedy jest się wysianym? Wenn einer stirbt, dann säen wir gewissermaßen, wenn wir den Leib in das Grab legen. Schöner Gedanke, nicht? Mhm. Na przykład, kiedy człowiek umiera i zostaje złożony do grobu. Wir haben vorhin schon gesagt, der Charakter der Persönlichkeit bleibt halten. Mówiliśmy już wcześniej, charakter danej osobowości pozostaje. Wir bleiben immer unsere Persönlichkeit. My na zawsze będziemy sobą. Nicht wie so kleine Roboter. Nie będziemy żadnym robotem, ani kimś innym. Nein, so Gott wie Gott uns haben wollte, so werden wir sein. Tak jak Pan Bóg nas uczynił, tak będziemy sobą. Diese Vielfalt in der Sternenwelt, mit der wir uns ein bisschen beschäftigt haben, die wird bei den Menschen auch ihre Darstellung finden. Die Vielfalt in der Sternenwelt. A więc tak samo jak różnorodny jest świat gwiazd, o którym już mówiliśmy, tak samo różnorodność wśród ludzi będzie zachowana. Vers 45. Vers 45. Ein Zitat. Der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele. Jest tutaj cytat, kiedy Adam stał się istotą żywą. Jetzt wird eine Familie gegenübergestellt. Die natürliche Familie, Adam und seine Nachkommenschaft. I tutaj jest mowa o rodzinie cielesnej, Adam i jego potomstwo. Der letzte Adam, ein lebendigmachender Geist. I również jest to zestawione z ostatnim Adamem, który stał się duchem ożywiającym. Wer ist der letzte Adam? Kto jest tym ostatnim Adamem? Natürlich der Jesus. Oczywiście Pan Jezus. Er ist der lebendigmachende Geist. On jest tym duchem ożywiającym. Vers 46, das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche. Vers 46, to co duchowe nie jest pierwsze, lecz to co cielesne. Gott hat erst seine Schöpfer Herrlichkeit gezeigt. Pan Bóg najpierw swojemu stworzeniu pokazał swoją wspaniałość, chwałę. Dann wurde deutlich, dass er auch eine geistige Schöpfung. I jak Pan Bóg pokazał w stworzeniu cielesnym swoją chwałę, tak i na podstawie tego jest stworzenie duchowe. Eine weitere Gegenüberstellung, Vers 47. Der erste Mensch von der Erde, von Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Następne zestawienie, przeciwstawieństwo, wers 47. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, a drugi człowiek jest z nieba. Wie viel vorzüglicher ist der Herr als Adam? Jak bardzo, jak dużo większym, jak bardzo daleko bardziej do przodu idącym jest ten, który przyszedł z nieba, niż Adam. Wie konnte er denn zu einem Haupt einer Familie werden? Wie konnte er zum Haupt einer Familie werden? Jak on mógł zostać głową w swojej rodziny? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Bo kiedy ziarnko pszeniczne spada do ziemi i obumiera, to wydaje życie, ale kiedy wydaje owoc, jeżeli zostanie i nie obumrze, to będzie na zawsze samo. Eine Schlussfolgerung Vers 48. Wir tragen das den Körper von Staub. I podsumowanie, Vers 48. Nein, wir sind vom Staub.
My jesteśmy z Propo. Das heißt, Adam war von Staub genommen, Gott hauchte sein Oben in ihm, to wurde eine lebendige Seele. 47. werset. I tak pierwszy człowiek był z Propo, został uformowany i tak stał się istotą żywą. Die Blumen haben einen Körper, die Tiere haben Körper und Seele, der Mensch hat Körper, Seele und Geist. Rośliny, kwiaty mają ciało, zwierzęta mają ciało i duszę, a ludzie mają ciało, duszę i ducha. Von Adam konnten wir nur übernehmen, dass er Staub ist und wir auch. I od Adama mogliśmy przejąć tylko tyle, że on jest prochem, był prochem i my również jesteśmy prochem. So Adam gesagt, vom Staub bist du genommen, zum Staube. Pan Bóg powiedział do Adama, zostałeś z prochu wzięty, w proch się obrócisz. Jetzt kommt die zweite Seite, wie der himmlische, so auch die himmlischen. I teraz przychodzi druga część, jaki był ziemski człowiek, tak tacy są ziemscy ludzie, a jaki jest niebieski człowiek, niebiański, tacy i są niebiescy ludzie. Dass wir als glaubende Menschen alle im Himmel sein werden, das ist uns klar. To, że my, wierzący ludzie, wszyscy będziemy w niebie, to jest nam już jasne. Aber diese Stelle sagt, wir sind jetzt schon himmlische. Ale to miejsce mówi nam, że już teraz jesteśmy niebieskimi ludźmi. Wir haben das Auferstehungsleben. Już mamy to życie zmartwychwstania. Wir sind völlig anders als die Menschen, die leben. Jesteśmy kompletnie inni od ludzi, którzy nas otaczają. Na haus natürlich nicht. Wir werden genauso krank wie die Weltmenschen. Zewnętrznie oczywiście nie. Będziemy tak samo chorować, jak i inni ludzie. Und jetzt wird in Vers 49 der Gedanke noch weiterentwickelt. I teraz w wersycie 49 ta myśl jest dalej rozwinięta. Wir haben das Bild von Staub getragen. My ten obraz ziemski nosiliśmy. Wir werden das Bild des himmlischen tragen. I będziemy nosić ten obraz niebiański. Jetzt tragen wir ja noch das Bild vom Staub. Teraz jeszcze nosimy obraz prochu, czyż nie? Aber Paulus tu so, als ob wir das schon abgelegt hätten. Ale Paweł już tutaj pisze, tak jakbyśmy to odłożyli, już tego nie nosili. Vers 50 sagt, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nie erben können. Noch die Verwesung, die Unverwesigkeit. Werset 50 mówi nam, że ciało nie może odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, odziedziczyć tego, co nieskażone. Er fasst zusammen, sagt, der natürliche Mensch kann nicht an den Segnungen der Glaubenden teilhaben. On tutaj streszcza to, mówiąc, że grzeszny człowiek nie może mieć działu w niebie. Dann kommen wir zu Vers 51, das Geheimnis der Verwandlung. Że grzeszne ciało człowieka nie może mieć działu w niebie. I teraz przechodzimy do następnych wierszy, gdzie jest ta tajemnica przemienienia opisana. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist etwas, was im Alten Testament verborgen war. Tajemnica w Nowym Testamencie to jest coś, co do tej pory w Starym Testamencie było zakryte. Aber was im Neuen Testament klar offenbart ist. Ale w Nowym Testamencie ta tajemnica już jest klarownie objawiona. Er sagt, wir werden zwar nicht alle entschlafen. On mówi w 51. wersecie, wprawdzie nie wszyscy zaśniemy. Wenn der Jesus für euch wiederkommen würde, dann würden wir noch leben. Jeśli Pan Jezus przyszedłby dzisiaj, no to będziemy jeszcze żyć, prawda? Aber viele unserer geehrten, geliebten Brüder und Schwestern sind noch durch den Tod gegangen. Ale wielu z naszych umiłowanych braci i sióstr już przeszło przez śmierć. Aber sagt, wir werden alle verwandelt werden. Ale on mówi, że wszyscy będziemy przemienieni. Filipa 3, wollen wir nicht lesen? Przeczytajmy do tego z Filipian 3. Wir lesen die beiden letzten Verse. Dwa pierwsze wersety. Filipian 3,
faktycznie westety. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu, pisać do Was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla Was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Also wir bekommen ein Herrlichkeitswerk, ein Leib, der passend ist für das Haus des Vaters. Also Philipper 3. Philipper 3, Vers 20, 29. Werset 20 i 21. Ostatni dwa wersety. Właśnie. Filipian 3, 20, 21. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Taką samą. Taką samą postać, taką samą jak jego uwielbione ciało, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Heute müssen wir schon mal zum Arzt, weil das nicht in Ordnung ist. Z dzisiejszym ciałem naszym musimy nieraz pójść do lekarza, bo coś jest nie w porządku. Aber diese Verwandlung ist im Namen nur in einem Augenblick. Ale to przemienienie stanie się w okamgnieniu. Wir werden sofort den Herrlichkeitsleib haben. Od razu dostaniemy ciało chwały. Bei der letzten Posaune. Die letzte Posaune ist ein Begriff aus dem Römischen Reich. 52 werset, na odgłos tej trąby ostatecznej, gdzie ta trąba tutaj odnosi się do zwyczajów, jakie panowały w panującym wtedy królestwie, cesarstwie rzymskim. Es ist Zeichen für den Aufbruch. Ein Soldatenlager sollte aufbrechen. To był taki głos do Soldaten, abmarschieren. Okay. A więc to był taki zwyczaj, że trąbiono trąbą, że żołnierze mogli odmaszerować. Alles fertig. Wszystko gotowe, spocząć. Schlagartig. Gibt's keine Verhinderung. Die Toten werden zuerst auferweckt werden. Tutaj jest napisane, że wierzący, że wzbudzeni zostaną najpierw umarli. Schön, nicht? Diejenigen, die den Lohn der Sünde, den Tod praktisch geduldet haben, die werden den Vorrang haben. Niesamowite. Ci, którzy na tej ziemi umarli, ci, którzy tą zapłatę za grzech, ten wynik grzechu przeżyli na własnym ciele i umarli, oni będą mieli pierwszeństwo. Die anderen werden verwandelt werden. Inni nie przejdą przez śmierć, zostaną tylko po prostu przemienieni. Und das Schöne bei dieser Stelle ist, Paulus sagt, wir werden verwandelt werden. I to, co piękne na tym miejscu jest, to Paweł mówi, my będziemy przemienieni. Der Zusammenhang macht also deutlich, Paulus war überzeugt, dass zu seinen Lebzeiten der noch wiederkommen würde. A więc Paweł tutaj pokazuje nam wyraźnie, on był przekonany o tym, że za jego życia jeszcze Pan wróci. Jeder, der gesund ist im Glauben, der den Herrn liebt, der wartet jeden Tag. I każdy, kto zdrowy jest w wierze, kto miłuje Pana z całego serca, oczekuje go każdego dnia. Vers 53 wird nochmal deutlich, dass Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, dass Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Werset 53. To, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, w nieśmiertelność. Alles, was noch den Charakter von Schwachheit und Sünde trägt in uns, wird einen anderen Charakter nehmen. Wszystko, co w nas ma charakter grzechu i śmiertelności, wszystko to będzie musiało mieć inny charakter. Und wenn das soweit ist, in Vers 54, i dalej w wersecie 55, dann wird das alttestamentliche Wort seine Erfüllung gefunden haben. Verschlungen ist der Tod in sich. I kiedy to się już wszystko stanie, że to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, to skażone w to, co nieskażone, kiedy to wszystko się przemieni, to wtedy 55 werset że tak, no, 55 werset wtedy stanie się prawdą,
wypełni się, gdzież jest o śmierci żądło twoje, gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje. Wenn man in der Natur guckt, dann sieht man, letzten Endes hat der Tod immer den Sieg. Bo do tej pory, kiedy spojrzymy w przyrodę, to widzimy, że ostatecznie śmierć wszędzie wygrywa. Nein. Gott sagt, der Tod wird verschlungen werden in sich. Letzten Endes sind wir glauben auf der Seite des Siegers und bleiben immer auf der Seite des Siegers. Ale Pan mówi nie, ostatecznie pochłonięta zostanie śmierć w zwycięstwie i my wierzący będziemy zwycięzcami nad śmiercią. Nicht tot, sondern leben wird da sein. In Überfluss. Nie śmierć, tylko życie będzie pełnia. Wo ist der Stachel des Todes? Będzie obfitość. Das ist Sünde. A gdzie jest żądło tej śmierci? Jeder Mensch weiß im Inneren, dass er gesündigt hat. Żądłem śmierci jest grzech. Każdy człowiek wie, że w środku wie, że zgrzeszył. Nach Hebräer 2 ist das Leben gekennzeichnet durch Todesfurcht. Das ganze Leben über. I w Hebrajczyków 2 czytamy, że przez całe życie jest nacechowane bojaźnią przed śmiercią. Und das Gesetz vom Sinai ist hier gemeint. I w 56 wersecie jest mowa o zakonie. Ten zakon, to prawo, to chodzi o zakon z góry Synaj. Die hat die Menschen angeleitet, noch mehr Böses zu tun. Które tak naprawdę spowodowało, że ludzie jeszcze więcej czynili zło. Gott hatte das Gesetz gegeben als Maßstab für den Menschen, dass er erkennt, dass der hoffnungslos verloren ist. Bo Pan Bóg dał zakon jako miarę dla człowieka, aby człowiek zobaczył, że bez Boga jest bez nadziei. Ale Mensch sah sich motiviert gewissermaßen immer wieder was Böses mehr zu tun. A ludzie byli tak jakby zmotywowani, aby coraz więcej jeszcze czynić złego. I następnie przechodzimy do tego pięknego 57 wiersza. Gott und Christus sind die Hauptpersonen. Pan Bóg i Chrystus są tutaj głównymi osobami. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo. Goethe hat gesagt, wer allzeit ständig sich bemüht, den können wir erlösen. Goethe hat gesagt, wer allzeit ständig sich bemüht, den können wir erlösen. Man kann das einfacher sagen, nicht die dichterische Sprache. Wer sich immer Mühe gibt, der kommt ans Ziel. Akustisch verstehe ich das nicht. Wer sich immer müht, wer immer was Gutes tun will, der kommt ans Ziel. Okay, also moglibyśmy powiedzieć, ten, który trudzi się, ten dojdzie do celu. Aber so ist nicht. Ale ostatecznie tak nie jest. Dieser Vers ist ein Beweis, dass Goethe nicht recht hat. Tutaj ten werset pokazuje nam, że nie ten dobry, nie ten, który się trudzi, nie ten, który się wysila, ma rację. Der Sieg wird Glauben geschenkt. Tylko zwycięstwo zostanie nam podarowane, który nam, Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zwycięstwo jest nam podarowane i zwycięzcą nie jest ten, który się trudził i zapracował na to i zwyciężył, tylko tak naprawdę zwycięzcą jest ten, któremu zostało to podarowane. Warum kann Gott uns den schenken? A dlaczego Pan Bóg może nam to podarować? Durch Jesus Christus. Przez Pana Chrystusa, Jezusa Chrystusa. Wie schön dieser Vers. Jak piękny ten werset jest. Würden die Menschen das so verstehen? Ale ludzie tego tak nie rozumieją. Ludzie myślą, że trzeba zapracować sobie. Jetzt kommt die Schlussfolgerung Vers 58. I teraz wniosek w wersecie 58. Paulus wirbt noch einmal, indem er sagt, meine geliebten Brüder. I Paweł znów używa tego sformułowania, moi umiłowani, moi mili bracia. Er stellt sich in die Reihe der Brüder. Znów stawia się po prostu jako brat między braćmi w tym samym szeregu. Er sagt, ich habe euch lieb, ich möchte euer Bestes. On mówi im, ja was miłuję, ja chcę jak najlepiej dla was. Seid fest,
Wir müssen einen festen Standpunkt haben. Bądźcie stali niewzruszeni. Musicie mieć naprawdę stałą pozycję, stałe oparcie. Er gründet sich auf Gott und sein heiliges Wort. I tutaj i to stałe oparcie to jest utwierdzenie się na Bogu i Jego świętym słowie. Nicht durch den Wind der unterschiedlichsten Lehren hin und her geworden. Epheser 4 deutlich. I tak jak Epheser 4 mówi, żeby nie być miotanym wiatrem nauki w prawo czy w lewo. Das ewig gültige Wort hat für solche alleine Gültigkeit. To na wieki aktualne dobre słowo, tylko ono ma tą właściwość. Das hat auch nichts mit Stasien zu tun oder Eigenwillen zu tun. I to nie znaczy, aby czynić jakąś własną wolę, aby być samowolnym. Unbeweglich. Niewzruszonym to nie znaczy być samowolnym, ja tu jestem i koniec, nie ruszę się. Jede Zeit hat ihre Charakteristik. Tylko to niewzruszenie ma za każdym razem swoją daną cechę. So ein bisschen Weltförmigkeit kann ja auch nicht schaden, oder? So ein bisschen Weltförmigkeit kann doch nicht schaden. Das ist nicht nach Gottes Gedanke. Also, na przykład trochę. Ja, was zusammen. Okay, wir machen das in der Bildsprache. Abraham war ein Mann, der einen festen Standpunkt hatte, der unbeweglich war. Abraham na przykład. Odnośnie tego, bądźcie niewzruszeni, jak to może mieć różne cechy. Na przykład Abraham był niewzruszony w swoim. Und Lot war auch ein gläubiger Mann. Ale Lot też był wierzącym człowiekiem. Aber hatte keinen festen Standpunkt. I Lot nie miał już takiego stałego punktu. War nicht unbeweglich. Stałego oparcia. Nächste Eigenschaft. Überströmend. Następnie bądźcie pełni. Die ersten zwei Eigenschaften sind. Pierwsze dwie cechy były. Durch das Verharrungsvermögen gekennzeichnet. Du bleibst stehen. Poprzez nasze. Więc pierwsze dwie cechy to jest nasze zachowanie. Po pierwsze, bądź niewzruszony, stały. Und das dritte ist durch hohe Aktivität gekennzeichnet. Więc pierwsze dwie cechy były nacechowane tym, że mamy być stali, niewzruszeni. Były to takie statyczne cechy. Natomiast trzecia cecha jest bardzo aktywną cechą. Bądźcie pełni zapału. Die Dinge des Herrn vorantreiben, heißt das. A więc to znaczy, aby rzeczy pańskie były na pierwszym miejscu. Der sagt mir, ich soll 100 Dinge machen. Der Herr. Ja. Also, Pan mówi, ja mam na przykład zrobić 100 rzeczy. Aber werde ich nicht überströmen, wenn ich 100 mache. Ale jeśli nie będę obfity, pełny w tym zapale dla Pana do pracy, to prawdopodobnie nie dam rady tych wszystkich 100 rzeczy wykonać. Sondern das Bewusstsein der Gnade Gottes sollte ich veranlassen, sich viel mehr machen als das. Ale jeśli jesteśmy pełni zapału w łasce Bożej, to świadomość tej łaski Bożej powinna nam przyświecać tak, że powinniśmy mówić, dam radę jeszcze dużo więcej niż tylko te 100 rzeczy. Nicht nur das soll, sondern die Freiwilligkeit gibt viel mehr. I chodzi o to, abyśmy wypełniali nie tylko to, co powinniśmy, ale jeszcze więcej dobrowolnie. Und dann nicht nur nach einem Tag, wo ich vielleicht Konferenz habe, wo wir Konferenz haben. I tak myślę sobie o dniach, kiedy mamy konferencję. Sondern Paulus sagt, alle Zeit. Ale my powinniśmy być pełni, przepełnieni tym zapałem dla Pana, nie tylko w takich momentach, jak konferencja czy inne szczególne wydarzenie, ale tutaj jest napisane zawsze, w każdy czas. Paulus schreibt das nicht nur inspiriert durch den Geist Gottes. I to nie tylko Paweł pisze tutaj natchniony przez Ducha Świętego.
sondern wenn du sein Leben studierst, dann merkt man, wie er hinter den eigenen Worten auch stand. Ale Paweł nie tylko to pisze, ale widzimy, że on osobiście, jeżeli czytamy historię jego życia, że on osobiście twardo wypełniał te rzeczy. Twardo stał za tymi rzeczami i wypełniał je w swoim życiu. Wie weit bleiben wir darauf zurück? Wie weit bleiben wir da zurück? Jak bardzo zostajemy z tyłu za takim przykładem. Jetzt kommt noch eine Motivation. Da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist mehr. I teraz nadchodzi motywacja, zachęcenie, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny Panu. Die Mühe ist zeitlich. Bo ten trud jest tylko na ten czas, jest tylko tu i teraz. Der Lohn, die Anerkennung des Herrn ewig. A zapłata za rozpoznanie Pana jest wieczna. Paulus endet seinen Brief in Vers 22 mit dem Gruß, wenn jemand den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. I Paweł kończy ten swój list w wersecie 22 w następnym rozdziale. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Die Liebe zu dem Herrn Jesus ist das ausschlaggebende Moment. A więc miłość do Pana Jezusa jest tym najważniejszym momentem. Die Liebe lässt uns den Herrn Jesus erwarten. Miłość pozwala nam, abyśmy oczekiwali Pana. Diejenigen, die diesen Gedanken der leiblichen Auferstehung vernachlässigen, nicht wahrhaben wollen, ci, którzy zaniedbują na przykład naukę o zmartwychwstaniu, die lieben den Herrn nicht. Ci nie miłują Pana. Aber dann sagt er auch Maranatha. Ale Paweł tutaj na końcu tego 16 rozdziału mówi Maranatha. Der kommt oder komme. Ten, on przychodzi, albo przyjdź, Panie Jezu. Er wundert sich noch einmal. Der on, Jesus kommt. On jeszcze raz na końcu tego listu ich pociesza. Pan Jezus przyjdzie. Wenn wir das Kommen aus dem Herzen verlieren, geht es geistig bei uns bergab. Kiedy my z naszego serca stracimy sprzed oczu to, że Pan Jezus przyjdzie, że Pan przychodzi, to wtedy duchowo mamy podbórkę. Gdzie jest ten wers? Matthäus 24, Vers 48. Z Mateusza 24, 48 werset przeczytamy. Da geht es um den christlichen Dienst. Gdzie chodzi o służbę chrześcijańską. Der dargestellt wird in dem Knecht. Która, ta służba jest przedstawiona tutaj w tym słudze. Und dann sagt der Knecht, mein Herr bleibt noch aus. I ten sługa tutaj mówi, Pan mój zwleka z przyjściem. Er sagt nicht, der kommt nicht. On nie mówi, Pan nie przychodzi. Aber er sagt, es dauert noch was. Ale on mówi, no jeszcze trochę to potrwa. Dann fängt er an, seine Mitknechte zu schlagen. I wtedy zaczął bić współsługi swoje. Isst und trinkt mit den Betrunkenen. Zaczął jeść i pić z pijakami. So wird der Herr gegen des Knechtes kommen an dem Tag, an dem er nicht erwartet, in einer Stunde, die er nicht weiß. I er wird ihnen zwei Steinen sein Teil geben mit den Heuchlern. Da wird das Wein verzehnknischen sein. I przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dieser Knecht ist ein Symbol für den christlichen Dienst. Ten sługa jest obrazem na chrześcijańską służbę. Keiner wird verloren gehen, der einmal gesagt hat, oh Gott sei mit dem Sünder gnädig. Oczywiście mówiliśmy o tym, że nikt nie pójdzie na zatracenie, kto zawołał do Pana, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Der Herr möchte uns viel mehr ermutigen. Ale Pan chce nas dużo mocniej zachęcić. Und als kluge und treue Knechte zu erweisen. I chce nas nagrodzić
jako tych dobrych i wiernych sług. Dass wir die Nahrung geben zur rechten Zeit. Którzy dają pokarm we właściwym czasie. Und der Herr wird dann sagen, glückselig jeder Knecht, den sein Herr, wenn kommt, damit beschäftigt finden wird. I werset 46 czytamy, że szczęśliwy usługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego i powie sługo dobry i wierny. Eine falsche Lehre. Katastrofale Folgen. Fałszywa nauka powoduje katastrofalne skutki. Im Lichte Gottes ins richtige Licht gerückt, erschließt uns das Herz Gottes. I w świetle Bożym erschließt uns das Herz Gottes. Gott kann aus diesem Negativen etwas Positives herausbringen. I w świetle Bożym z tego z tych negatywnych rzeczy Pan może również i dobre rzeczy ku dobremu to poprowadzić. Gott sei Dank, der uns in sich gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Niech będzie dziękczynienie Panu, który daje nam takie błogosławieństwo w Panu Jezusie Chrystusie.